Czyli, że jesteście tam? No, mam nadzieję, że jesteście. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Witam wszystkich, którzy wcześniej przybyli, dołączyli do Zuma. A nam do YouTube? Zoom będzie później. Zoom będzie później. Mm. Witam wszystkich. Widzę tutaj LAM. Pierwszy raz na żywo, do, na live. Ie. Witam. Większość z Was pewnie już była kiedyś na, na live. Ie. Poczekamy jeszcze chwilę, żeby trochę ludzi się zebrało, zanim zacznę opowiadać wam o tym, o czym chcę wam opowiedzieć dzisiaj. A dzisiaj chciałbym wam opowiedzieć o święcie pejsach. Opowiem wam trochę o tradycjach, o zasadach, o tym, co może być ciekawe dla was, interesujące. Mam nadzieję, że Was zainteresuje trochę tą opowieścią, że nie pouciekacie z live'u. Nawet pokażę Wam dzisiaj kilka zdjęć, przynajmniej jedno się postaram pokazać. Um, może więcej zdjęć pokażę na, na Zoomie później, bo na Zoomie jest łatwiej pokazywać różne rzeczy, filmy, um, zdjęcia. Ostatnio na Zoomie, przez ostatnie dwa czy trzy spotkania na Zoomie, omawialiśmy serial Unorthodox. Um, jeden z widzów wybrał fragmenty serialu Unorthodox um, i ja te fragmenty włączałem na Zoomie i opowiadałem tam, co jest na tych fragmentach prawidłowe związane z judaizmem, co jest nieprawidłowe, co jest przekłamaniem, co trochę przerysowaniem, co naciągnęli, ciekawostki różne i tak Więc na Zoomie trochę więcej się dzieje niż na YouTube. Um, no Zobaczymy, co dzisiaj będzie. Dzisiaj być może pewna niespodzianka się pojawi na Zoomie, ale tylko na Zoomie. Zobaczymy. Może jeszcze dalej omówię ten unorthodox. Może pokażę Wam pewną niespodziankę i to nie byle jaką, ale zobaczymy. Zobaczymy, jak spotkanie na Zoomie. Um, zobaczymy, kto będzie i jak będziecie się zachowywać. Fajnie, zbieracie się już powoli, mamy ponad 100 osób. Tutaj widzę, a, NJ, NJ pyta, czy wymowa Pascha to wymowa sefardyjska? Nie, to po polsku jakaś spolszczona nazwa. Wymowa sefardyjska to Pesach, Pesach, Chag coś. Hamacot w, w wymowie sefardyjskiej. Hamacot, nie Hamacois. Hamacois to będzie wymowa szkenazyjska. Wymowa szkenazyjska oczywiście. Pejsach to wymowa szkenazyjska. Pesach to wymowa sefardyjska. Pascha to nazwa polska. Hmm, chyba właśnie tego naszego święta. Tutaj Maciej Pordąb, tutaj ze, ze, tym, ze, ze, ze zdjęciem w um, a Profile Picture NASA logo ma. Um, mówi, że jest pierwszy raz na żywo na Zoomie i ma pytanie, dlaczego Toira w tłumaczeniu Cylkowa nie jest dobrą książką? Pamiętam, że bardzo ją nie polecałeś. No i dalej nie polecam, wręcz odradzam kupowania tego tłumaczenia. To tłumaczenie ma wartość makulatury, niczego więcej. No, nie ma związku z judaizmem to tłumaczenie, choćby nie wiem, jakby ktoś się tam upierał a, i się chciał kłócić. No to nie jest tłumaczenie robione a, dla Żydów, tak? tak naprawdę. To, pff, poza tym jest to tłumaczenie z końca, z, końca, z początku XIX wieku. Um, nie, z końca XIX wieku, przepraszam. Z końca XIX wieku, tylko chyba 1885 Tłumaczenie Cylkowa zostało napisane? No nie, nie, ono jest, jest żałosne, żałosne, żałosne. W ogóle nie ma po polsku dobrego tłumaczenia Tojra, tak? Tutaj umówmy się i zamknijmy ten temat. Jeśli macie już wydawać pieniądze na polskie tłumaczenie Tojra, to lepiej je dać na cele charytatywne i zrobi to dużo więcej dobrego, niż wasze kupowanie polskiego tłumaczenia Tojra, które jest totalnie pozbawione sensu i nie ma wartości merytorycznej. Jakiekolwiek, od razu mówię. Um, więc tak to wygląda, no, taka, taka jest moja opinia na temat tych tłumaczeń. A Filip um, pyta, czy Passover to po angielsku. Tak, po angielsku jest Passover, Passover. Od A do Z, no, więc ja żadnego tłumaczenia nie polecam, um, jeśli chodzi o język polski. Jest tłumaczenie Art Scroll Tojra. To jest jedyne tłumaczenie, które tak naprawdę, jeśli ktoś używa tłumaczenia w świecie żydowskim, to to będzie Art Scroll, tak? Żadne inne, bo, bo, bo wy też macie złe podejście do tych tłumaczeń. Wy myślicie, że tojra można czytać. Nie, nie można tego czytać. Tego się nie czyta. Tojra się uczy, się studiuje. To nie ma tak, że czasami dostaje e-maile od ludzi: bo tu w tym i w tym wersie jest napisane to, to i to, i to. No ja widzę, że jest to, to i to napisane, no ale skąd masz to zrozumieć, jeśli ty sobie czytasz tojra, tak? No jak masz to zrozumieć? Tojra nie da się czytać. Nawet ja nie czytam. Ja studiuję Tojra, siadam, biorę pasuk, biorę werset, czytam go zgodnie z zasadą trzy razy w dwóch językach um, dwa razy w języku hebrajskim, tak jak jest w Tojra, i raz czytam um, onkolejs, tak, czyli no, takie tłumaczenie na aramejski nazwijmy to dla mocnego uproszczenia. Um, i wtedy dopiero zaczynam studiować o co w tym chodzi. Czytam komentarz, co mówi Rashi o tym, co mówi Rambam, co mówi, a nie wiem, no, sforno ktokolwiek, co mówi Gererebe na ten temat. I tak właśnie to wygląda. My nie czytamy tojra, że siedzimy i czytamy i, i tak dalej. Nawet jak ktoś bierze tłumaczenie, to czyta to tłumaczenie, czytając werset, później do niego komentarze, rozwija te komentarze i w taki sposób czytamy tojra. W taki sposób tylko tłumaczenie ma jakikolwiek sens. No bo inaczej to jest, wiecie, no, marnowanie czasu. Ja na Zoomie tłumaczyłem, a, że nie da się, nie da się po prostu czytać Toyra ani tłumaczenia, nawet oryginału się nie da czytać i zrozumieć wszystkiego. Są tam takie elementy, tam jest czasami taka gra słów, trzeba znać znaczenia pierwotne słów, rdzeni wyrazów, a, kontekst i tak dalej, że no nie da się po prostu tak, to trzeba przestudiować, a nie sobie przeczytać jakiś fragment i próbować zrozumieć, o co w nim chodzi. Nie da się. Grzegorz Marzec pyta o czerwoną jałówkę, więc a wiecie co, ja kiedyś już mówiłem o tym kilka razy, że wszelkie te informacje o czerwonych jałówkach są z czterech liter wyciągnięte, a to jest totalna bzdura, ktoś sobie, nie wiem, z Was jaja robi, ja nie wiem... Czasami sobie myślę, że ludzie prześcigają się w tym, kto większą bzdurę na temat judaizmu wymyśli. Um, więc czerwona jałówka, no to nie ma najmniejszego sensu te wszelkie, te wszelkie a, opowieści, że gdzieś tam znaleziono czerwoną jałówkę, że to, że tamto. Szczerze to mogę ich znaleźć nawet sto w tym momencie. To nie ma żadnego znaczenia. Nie ma żadnego znaczenia, bo no, czerwona jałówka nie ma żadnego znaczenia w tej chwili. Po prostu każdy, kto wierzy w te kompletne bzdury o czerwonej jałówce znalezionej teraz, no, po prostu daje dowód na to, że nie ma zielonego pojęcia o judaizmie, bo kolejność jest odwrotna. Wpierw powinna być postawiona świątynia, a dopiero później jałówka, no bo bez świątyni ta jałówka, to wiecie, z niej tylko stejki i tatara można zrobić, nie? Um, jak ktoś chce, no do, tylko do tego się czerwona jałówka nada. Do niczego więcej, dopóki świątyni nie ma. Więc kolejność jest odwrotna. Wpierw trzeba wybudować świątynię, żeby później znaleźć tą czerwoną jałówkę i miała ona jakieś znaczenie. Więc. Um, no, no nie, nie, to, to jest. To są kompletne bzdury. Jak gdzieś słyszycie informacje o czerwonej jałówce, to to samo co podniesiona czerwona flaga możecie wyłączyć film. Ja bez przerwy widzę jakieś tam doniesienia, informacje i tak dalej. No, ludzie sobie z was jaja robią i sobie wiecie na was, a kliki zbierają, zbierają wyświetlenia sobie na, na tych bzdurach o czerwonej jałówce. Więc skończcie raz na zawsze, bo to, bo to nie tak działa, tak. Możecie mieć tysiąc czerwonych jałówek dzisiaj i najlepiej z nich zrobić stejki tatara. Nie wiem, wędliny jakie święta idą, um, a nie opowiadać głupoty o jakimś, wiecie, odbudowywaniu świątyni, i tak dalej. Każdy, kto, mm, a, kto ma pojęcie o, o judaizmie wie, bo tutaj też widzę, że chodzi o oczyszczenie placu świątynnego, więc to też jest to jest Wierutna bzdura. Wierutna bzdura, bo oczyszczenie z czego. Przecież prawo żydowskie Tora mówi, że jest kilka rzeczy, które nigdy nie stają się nieczyste. Jest to woda. Ziemia i tojra. Dlatego nie ma czegoś takiego, nie ma takiego rytuału, nie ma takiego, takiego prawa, nie ma, nie ma czegoś takiego w judaizmie jak oczyszczanie placu, czy oczyszczanie ziemi, czy, czy coś takiego. No to jest kompletna bzdura wymyślana przez ludzi, którzy, a, którzy nie mają pojęcia o judaizmie. Więc nie słuchajcie takich rzeczy. Nie słuchajcie. A świątynia będzie odbudowana, jak przyjdzie Mesiach. Mesiach przyjdzie i odbuduje świątynię. Innego sposobu na odbudowanie świątyni nie ma. Um, tak mówi, tak mówi, tak mówi Tojra, tak? tak mówi prawo żydowskie. Więc to nie tak, że my możemy odbudować świątynię. Nie, nie możemy odbudować świątyni. Nie ma takiej teoretycznej ani praktycznej możliwości w judaizmie, żebyśmy my, Żydzi, odbudowali świątynię kiedykolwiek. Odbuduje ją dopiero Mesijach i dopiero Mesijach da nam czerwoną jałówkę. Więc kolejność odwrotna od tego, co Wam. Te głupoty wszystkie um, um, opowiadają ludzie tak, na tych różnych dziwnych kanałach. Jeszcze powinni tam żółte napisy dodać. Wtedy te filmy biało miałyby na pewno większą wiarygodność. A w taki sposób to działa. Więc czerwona jałówka absolutnie nie słuchajcie tych bzdur. Um, czerwona jałówka nie ma żadnego znaczenia, jeśli nie ma świątyni i nie ma takiego czegoś, jak oczyszczanie placu pod budowę świątyni. Jest to kompletny wymysł, kompletna bzdura. Dobra, widzę, że trochę się zbieracie. Mm. Ja w ogóle, wiecie, tak sobie pomyślałam, że może kiedyś zrobię w końcu film o tej czerwonej jałówce, ale jest to temat bardzo trudny, wiecie, taki a, prawnie, prawnie jest bardzo trudny i skomplikowany i nie wiem, nie wiem komu by się to przysłużyło robić taki odcinek, bo a, te informacje, które dostajecie z tych z czterech liter wyjętych kanałów i, i informatorów i pseudoznawców judaizmu, no są, są, wiecie, na takim poziomie... Mm, Takiego, takiego, wiecie, że posłuchacie i co i pomyślicie, okej, okay, coś w tym jest, nie? A prawda jest zupełnie, wiecie, inna, skomplikowana i wiecie, ja nie chcę, żeby też to było na takiej zasadzie, że ja tam, nie wiem, przeciwko komuś filmy robię czy coś. a Po prostu temat czerwonej jałówki jest skomplikowany, ale to jest skomplikowane z punktu widzenia prawnego, prawa żydowskiego. A, a, a jeśli chodzi właśnie o te pojawianie się czerwonej jałówki, to jest kompletna bzdura. Kompletna bzdura i jeśli słyszycie takie coś, to możecie od razu pyk wyłączyć, bo jeśli pojawi się taka informacja, to znaczy, że, że ten ktoś sobie normalnie z Was jaja robi chyba. Po prostu bazuje na tym, że Wy nie wiecie czegoś o judaizmie, tak? I chce na Was coś ugrać. Dzień dobry. Ja tutaj patrzę na zoom chwilę, bo pewne rzeczy. Okej, okay, muszę włączyć to. Wiecie, że po tym spotkaniu na YouTube możecie wpaść na Zoom i na Zoomie sobie możemy porozmawiać o różnych rzeczach w sposób taki lżejszy trochę. Ok. Hmm. Dobra, słuchajcie, to będziemy zaczynali o Pejsach, nie? A może jeszcze zobaczę, może jakieś lekkie pytanie na, na czacie. Czy codziennie studiuję Tojr? No, staram się codziennie, taki mój żydowski obowiązek. Hmm. Tutaj Roman Romanka pyta, a witam, pytanie odnośnie jedzenia w Pejsach. Czy zabronione jest jedzenie z zakwasu? Na chleb czy też wszelkich innych produktów podanych fermentacji, na przykład kiszone ogórki sos sojowy. A Roman to jest temat skomplikowany. Ja o tym dzisiaj opowiem w spotkaniu właśnie tym, jak będę opowiadał o pejsach, więc nie, nie chodzi o fermentację, nie chodzi o fermentację. A ogórki kiszone, jeśli mają certyfikat, a, że są koszerne na pejsach, to to są. To są jak najbardziej ok. Można jeść ogórki kiszone. Mało tego. Um, pewien wielki rabin, który nazywał się Hofetzheim, miał taką tradycję, że zawsze w pejsach jadł zupę ogórkową, jaką każdy z Was pewnie zna z Polski, tylko że ta zupa nie była robiona z, ze śmietaną, to była zupa bez śmietany, ale jadł zupę ogórkową, właśnie po to, żeby pokazać, że tu nie chodzi o kwaśność, tylko chodzi o homec, chodzi o zakwas. A więc więc, um, więc tu chodzi tylko o zakwas, ale nie tylko zakwas, zakwas, tak? Wiesz, wszystko, każda mąka, która miała kontakt z wodą, jest w prawie żydowskim uznana za zakwas po 18 minutach. Um, więc nieważne, czy tam ten zakwas naprawdę zrobił się zakwasem, czy nie, po 18 minutach to jest zakwas według prawa żydowskiego i koniec tego nie można jeść w pejsach, tak? Um, więc w pejsach nie jemy, no, W zasadzie nic, co miało kontakt z wodą, i mąki, co jest zrobione, co ma mąkę i wodę razem w sobie. Oprócz macy, którą też dzisiaj pokażę, bo też nie każda maca jest um, koszerna na, na pejsach, tak? Mak hmm, Mak pisze, przydałby się raczej odcinek poświęcony walce z bzdurami i fałszywymi informacjami. Słuchaj, Mak, a ja mam a, na kanale nie wiem ze 200 filmów, coś takiego, nie licząc shorts, nie, tych, tych, a krótkich filmów, mam chyba ze 200 filmów i powiem Ci, każdy jest o tym, jest po to zrobiony, żeby walczyć z bzdurami i nieprawdziwymi informacjami, wiesz, ja mam po prostu małe zasięgi, więc, a, no, ja, jak mogę opowiadać o tym, że że ktoś mówi bzdury, jak wiesz, no jak ja mam zasięgi małe. Więc kto będzie chciał, to mnie obejrzy i będzie wiedział, jak jest naprawdę. A kto będzie chciał, to będzie oglądał te wszystkie bzdury, propagandę dziwną, czytał te dziwne książki, które wychodzą o judaizmie. Ostatnio pewna książka wyszła, która normalnie mnie rozbawiła. Śmiech przez bo to w ogóle um, książka pisana przez człowieka, który nie ma. A pojęcia o judaizmie i w tej książce człowiek, który, inny człowiek, który nie ma żadnego pojęcia o judaizmie opowiada o judaizmie, no i tak wyglądają książki o judaizmie w Polsce ale oni mają wszyscy wielkie zasięgi, więc ludzie czytają, czerpią z tego informacje a ja sobie prowadzę mały, niszowy kanał i kto będzie chciał, kto zainteresowany judaizmem to zobaczy jak jest naprawdę i jakie kompletne bzdury Ludzie, którzy udają, że znają się na judaizmie, opowiadają w Polsce. O, widzę pierwsze pozdrowienia, widzę siemiatycze pozdrawiają. No siemiatycze, to tak. To powiedzcie mi, skąd jesteście jeszcze i będziemy zaczynali. Zobaczę, skąd jesteście, skąd mnie oglądacie. Um. Nie no, od A do Z, nie będę Ci podawał tytułów idiotycznych książek, których ja nie chcę, żebyście czytali, bo tam są informacje, no, no wiecie, no z dupy wyjęte, nie? No przecież to jest, to jest jakaś żenada kompletna, te książki, pewna ta książka, o którą pytasz. Nie ma, nie ma dobrych książek o judaizmie po polsku, nawet ani jednej, ani jednej ani jednej. Więc już widzę, tutaj ktoś pyta o, o dobrą lekturę o judaizmie po polsku. No nie ma książek o judaizmie po polsku, no bo dla kogo te książki mają być, jak w Polsce, a nie ma religijnych Żydów, nie? Jak w Polsce Żydzi, którzy mieszkają, a nie interesują się religią. W Polsce nie ma zainteresowania judaizmem. Wielu się wydaje, że jest, ale nie, nie, nie ma zainteresowania judaizmem. W Polsce judaizm to jest, wiecie, dziura w prześcieradle, a obrzezanie, a i takie inne to by ludzie chcieli oglądać, nie? I czytać o tym, i się dowiadywać. Jeśli chodzi o takie konkretne informacje o judaizmie, o religii, o tradycji i tak dalej, to o tym nie ma zainteresowania. Dobra, kogo mamy? Mamy Słubice, Wrocław, Białystok, Bydgoszcz, Żywiec, Częstochowa, Poznań. Mamy Lublin, mamy Hełm, Łódź Bielsko-Biała. Mamy Sawin obok Hełma, Józ, Józefosław, u, obok Piaseczna. Józef, Os Józef Osław, No ok. Zamość. Ha <grywa> Grzegorz. Witam Grzegorz, Kopelat. Miasto Kopernika, czyli Toruń. Mm, tutaj się od razu pojawiło pytanie. Artur Maze pyta, czy skrzynia dybuka, ile jest prawda, ile w tym fikcji? 100% fikcji. Mm, WWA, grodzisk Mazowiecki, Supsk. Wiedeń, Zielona Góra, Kraków. Co jeszcze mamy? U Zofia z Nowego Jorku. Witam Zofia. Nowy Jork, Nowy Jork. Piaseczno, Toruń, Wrocław. Poznań. Bogatynia, Górnik. Bogatynia, Górnik, Sturwa. Pozdrawia. Białystok, No, Marta z Stoku, Witam Białystok. Witam Białystok. A, Düsseldorf. Hmm. Mamy Katarzynę z Chicago, która pochodzi z Jedwabnego w województwie podlaskim. Stalowa Wola. A Emilia Olga zadała pytanie tutaj o jedzenie w pejsach. Emilia, wiesz co ja ci odpowiem bardzo chętnie na to pytanie, ale jak będę już opowiadał o pejsach, dobra? Bo teraz chcę zacząć już, żeby mi się ludzie nie rozeszli, żebym ich nie zanudził. Um... No dobra. To witam. Witam wszystkich, witam wszystkich. Shalom aleichem. Guten Morgen, good morning. Widzę jeszcze dobra. Ok, słuchajcie, chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć o święcie Pejsach. Jest to moje osobiście absolutnie ulubione święto i co ciekawe, jest to święto. Nie chcę użyć słowa znienawidzone, no bo to nie jest święto znienawidzone, ale to nie jest święto lubiane w, w społecznościach żydowskich, bo jest to święto trudne. Jest to święto trudne pod wieloma, a, pod wieloma elementami. Tak? Z powodu wielu elementów jest to święto trudne. I ja wam o tych elementach opowiem. No, ja uwielbiam to święto. Dla mnie Pesach jest taką kwintesencją judaizmu. Wszystko pachnie inaczej w Pejsach, wszystko smakuje inaczej w Pejsach, wszystko w Pejsach jest inne. Nie wiem, mi ten nastrój pomaga się bardzo skupić na święcie Pejsach. A to, że wszystko jest inne w ciągu tych siedmiu, 8 dni, wszystko jest inne i chyba mi pomaga to się bardzo skupić na święcie Pejsach. Także bardzo dużo uczę się na temat święta Pejsach, ale uczę się w ten sposób taki głęboko religijny. Bo jest to święto, które ma bardzo, bardzo dużo religijnych elementów, tak. No oczywiście jest to święto w 100% religijne, um, no ale jest w nim bardzo dużo takich elementów życiowych, tak? takiego życia codziennego. No ale właśnie ja lubię się uczyć o tych aspektach bardzo religijnych, bardzo głębokich, um, bo Pejsach ma swoje naprawdę ogromne znaczenie. Pejsach jest niesamowitym świętem, i, i i naprawdę aż mi trudno, trudno się będzie opowiadało dzisiaj, bo chciałbym wam przekazać naprawdę wszystko w taki fajny sposób, żebyście naprawdę zrozumieli, co to jest Pejsach, na czym polega, jak smakuje, jak wygląda i tak dalej, ale wiem, że to nie będzie możliwe. Wiem, że to nie będzie możliwe, no bo jeśli chcecie się dowiedzieć, czym jest Pejsach, jak wygląda, jak smakuje, to musicie tego spróbować, tak? Musicie tego spróbować. No innego wyjścia nie ma. A jak spróbować? No, musicie się poznać z jakąś rodziną żydowską i mieć nadzieję, że was zaproszą na święto Pejsach do domu na kolację sederową, po polsku mówiąc, na sejder, um, i wtedy byście dopiero zobaczyli, jak niesamowitym świętem jest Pejsach. No, dla mnie absolutnie Pejsach jest ulubionym świętem. A jest świętem, na które ja się przygotowuję duchowo, fizycznie, mentalnie i naprawdę mocno lubię przeżywać te święta. No, kiedy ja mówię swojej żonie coś, no wiecie, z takim podekscytowaniem, że Pejsach idzie tego, nie? to moja żona alkoholowo zawsze kręci znajomi tak samo, nie? że o nie, Pejsach idzie. No bo Pejsach jest trudny. Pejsach jest świętem bardzo trudnym do obchodzenia. To nie jest święto, które od tak się celebruje, w które się wchodzi z dnia na dzień. Po prostu dzisiaj mamy normalny dzień, jutro Pejsach, pijem bawiem się, jest impreza, mamy święta. Nie, nie, nie. Żeby Pejsach przeżyć i naprawdę, naprawdę, żeby celebrować ten Pejsach, to święto tak, jak powinno się to robić, trzeba w to święto wejść krok po kroku. Bo jak mówił Kockę Rebę, żeby wyjść z Egiptu, to najpierw trzeba być w tym Egipcie. I święto Pejsach właśnie o tym mówi. Mówi o tym, jak Żydzi wyszli. Przepraszam, przepraszam, nie Żydzi. Hebrajczycy, bo jeszcze wtedy nie Żydzi. Jeszcze wtedy ten lud nie był Żydami, dopiero zostaną Żydami. A więc lud Hebrajczyków wychodzi z Egiptu. Wychodzi z Egiptu. I na pamiątkę tego, że zostaliśmy ocaleni. I że Bóg Hashem, nasz jeden, jedyny Bóg, spełnił swoją obietnicę wobec nas, wyprowadził nas z niewoli. I właśnie dlatego celebrujemy Pejsach. Na pamiątkę tego wszystkiego, później w świątyni jerozolimskiej była składana ofiara Pejsachowa, no, która też ma swoje. Bardzo głębokie znaczenie, bardzo głębokie znaczenie, którego niestety nie wszyscy zrozumieli w historii, ale zaraz do tego dojdziemy. Więc co to jest pejsach, już wiecie. Jest to święto, które Żydzi obchodzą na pamiątkę kilku wydarzeń tak naprawdę. Na pamiątkę tego, że zostaliśmy ocaleni od śmierci, że anioł śmierci nas nie dostał. Na pamiątkę tego, że złożyliśmy ofiarę pejsachową, czyli złożyliśmy ofiarę, tak jak mówi Tojra, z małego, a z małej kozy albo z małej owieczki, tak, dobrze mówię po polsku? Mała koza, mała owieczka, tak, z małej kozy albo z małej owieczki, chodzi nie, nie o rozmiarowo mało, tylko, że młoda, tak, młoda. Więc tą ofiarę złożyliśmy i ci, którzy ją złożyli, zostali ocaleni od śmierci, od kary, jaką zesłał na ludzi mieszkającym na tamtym terenie, a... Hashem, anioł śmierci, przeszedł i jeśli widział pewne znaki, to przeszedł obok domu i nic z nim się nie stało. Więc także jest to święto na pamiątkę tego, że Bóg wyprowadził nas z Egiptu. Mówi się czasami, wiecie, tak potocznie, że to Mojżesz wyprowadził hebrajczyków z Egiptu. Nie, to Bóg wyprowadził hebrajczyków z Egiptu przy pomocy Mojżesza jako takiego narzędzia, który prowadził tych ludzi ale to Bóg wyprowadza nas z Egiptu i pozwala nam żyć, tak? Więc zacznijmy może od tej ofiary pejsachowej, tak? Um, Bóg prosił nas i to jest bardzo ważny element, który niestety u, 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 uciekł um, jednej z największych religii świata. Bóg prosi o ofiarę z, małego, z małej owieczki, z młodej owcy albo z młodego kozła, tak, a kozy, z małej kozy, z młodej kozy, albo z młodego, młodej owieczki. I tu pytanie, dlaczego konkretnie o te dwa zwierzęta pyta Bóg? Dlaczego Bóg chce, żebyśmy złożyli ofiarę z owieczki albo z baranka? Znaczy nie, z kozy albo z baranka, tak? No mi się mylą te nazwy polskie, wybaczcie. Ale chodzi o te dwa zwierzęta, mała, ku, mała koza albo mały a, baranek, tak? Więc dlaczego Bóg prosi o konkretnie to albo to zwierzę? Przecież w przyszłości będziemy składali ofiarę i, z, i ze zboża, i z chleba, i ofiarę z, z, z nie wiem, a gołębi, a ofiarę z byków, z krów, z owcy, z baranów, no z przeróżnych zwierząt i płodów rolnych. A tutaj konkretnie Bóg prosi o jedno z tych dwóch zwierząt, nie inne. I to jest właśnie ten element, który uciekł tej dużej jednej religii, a oni tam sobie teraz tego baranka czczą, a niby pejsachowego, no i zapomnieli o co chodzi tak naprawdę w tej całej historii. A chodzi o to, że te dwa zwierzęcia, te dwa zwierzęcia były symbolami, były bóstwami egipskimi, te dwa zwierzęcia były symbolami egipskich bogów. Egipcjanie. Wysławiali tych bogów, tak? Byli modlili się do małych owieczek, do małych baranków i do małych kóz, bo one były takim, a nie wiem czy można powiedzieć, uosobieniem bogów egipskich pewnych? Jeśli nie, to przepraszam, ale chyba wiecie o co mi chodzi. One były takim fizyczną manifestacją egipskich pewnych bogów. I jeśli Hebrajczyk zabije jedno z takich zwierząt, no to kara śmierci w Egipcie. I przez to, że Bóg prosi nas żebyśmy złożyli tą ofiarę, to tak naprawdę Hashem mówi do nas chcę, żebyś mi pokazał, czy boisz się Egipcjan czy ufasz Bogu jeśli zabijesz jedno z tych zwierząt i złożysz je mi w ofierze, znaczy, że ufasz Bogu i ja mówię, że tobie nic się nie stanie chociaż wszyscy wkoło ci mówią, że jak zabijesz jedno z tych zwierząt które reprezentuje bogów egipskich, no to Egipcjanie cię zabiją ale ja, Hashem, mówię ci, że nie. Jeśli złożysz tą ofiarę pejsachową z małej kozy albo z małego baranka, to wtedy nic się tobie nie stanie. Nie musisz bać się Egipcjan. I teraz wybieraj, czy ufasz mi, czy boisz się Egipcjan. Wielu Hebrajczyków bało się Egipcjan i nie zaufało Bogu. Jednak większość wybrała zaufanie Bogu. Tak? Emuna. Bytahon, Emuna. Bóg da nam wszystko, co nam potrzebne. Nie musimy się o to martwić. I dlatego właśnie po złożeniu tej ofiary mieliśmy krwią pomazać framugę drzwi. Tak? Wejściową do domu, może powinienem powiedzieć. Musieliśmy tą krwią zaznaczyć framugę drzwi, co znaczyło ufamy Bogu, nie boimy się Egipcjan. Niektórzy Hebrajczycy nie złożyli ofiary. Niektórzy złożyli, większość złożyła. Egipcjanie wtedy przeszedł anioł śmierci i Egipcjanie ginęli. Egipcjanie ginęli, ale także ci Hebrajczycy, którzy nie złożyli ofiary. I o to właśnie chodzi w tym składaniu ofiary. Więc powiem Wam coś, co wielu może wydać się szokujące, ale ofiara Pejsachowa nie ma absolutnie nic wspólnego, z grzechami. To nie jest ofiara związana z grzechami. W judaizmie mamy, wybaczcie, nie łapcie mnie za słowa, jeśli mówię nieprawdę teraz, ale postaram się być jak najbliżej tej prawdy, bo mamy akurat, a, o ile pamiętam, 32 różne ofiary składane w świątyni jerozolimskiej. Do tego chyba jeszcze było 8 czy 12 ofiar, które były tylko z roślin. 32 różne ofiary składane ze zwierząt, i do tego chyba 12 czy 8 ofiar składanych tylko z roślin. I tylko niektóre z tych ofiar, które składaliśmy w świątyni, miały jakiś związek z grzechami. I absolutnie żadna z tych, z tych, z tych, um, z tych ofiar nie była warunkiem koniecznym, żeby odpuścić grzechy. Była elementem była elementem powrotu do Boga. Ale nie ma takiej ofiary, która by odpuszczała wszystkie grzechy w judaizmie. No niestety niektórzy tego nie zrozumieli i sobie tamtą historię inaczej poukładali i powstała nowa religia, tak? W judaizmie nie ma takiej ofiary, która by odpuszczała wszystkie grzechy. W judaizmie jest wiele elementów, które trzeba spełnić, żeby grzechy były odpuszczone, ponieważ w judaizmie mamy różne rodzaje grzechów. Ja tutaj używam słowa grzech, chociaż w judaizmie tak naprawdę to nie nazywa się grzechem. To nazywa się wykroczeniem przeciwko Bogu. Jest to bunt przeciwko Bogu. Jest to bunt przeciwko Bogu, bo grzech to takie pojęcie, wiecie, takie uniwersalne, że coś tam złego ktoś zrobił. W judaizmie to tak nie działa. Ja przepraszam, że ja to bardzo uogólniam, no ale nie ma innego wyjścia. No muszę, muszę to uogólnić. Więc w judaizmie nie ma czegoś takiego jak. Jeden rodzaj wykroczenia. W judaizmie tych rodzajów wykroczenia, wykroczeń różnych jest kilka, i niektóre z nich były związane z, ze składanymi ofiarami, ale powtarzam jeszcze raz: absolutnie nie ma żadnej takiej ofiary w judaizmie, która by odpuszczała grzechy. Judaizm mówi, że ofiary powinny być składane jako element, taki, nazwijmy, dopełniający odpuszczenie grzechu. Jeśli z, z grzechy twoje zostały odpuszczone, jeśli przeszedłeś proces czuwa, czyli powrotu do Boga, czyli zakończyłeś swój bunt i postanowiłeś wrócić do Boga, to teraz w nagrodę możesz złożyć ofiarę. W pewien sposób tak to działa. Prościej nie potrafię tego wyjaśnić, i jeszcze raz, nie ma takiej ofiary, która by odpuszczała grzechy. Nie ma takiej ofiary, która by odpuszczała wszystkie grzechy. W judaizmie, a nie ma czegoś takiego w prawie żydowskim, nie ma czegoś takiego w Tora. Jest to absolutnie wymysł późniejszych czasów ludzi, którzy tam stworzyli sobie nową religię. Hmm. Więc te ofiary składaliśmy, no, no, często, często, i niektóre z nich miały związek z, z odpuszczaniem a, tych, tych przewinień naszych, tak, ale były tylko elementem całego procesu. A nie elementem takim koniecznym, że musisz złożyć ofiarę, inaczej twoje grzechy nie są odpuszczone. Nie, nie ma czegoś takiego. Nie ma czegoś takiego w judaizmie. Mm. I właśnie ta ofiara, o której mówię, ta ofiara Pejsachowa, to jest jedna z tych ofiar, która absolutnie nie ma nawet najmniejszego związku z grzechem. Nie ma absolutnie najmniejszego związku z grzechem, z wykroczeniem, a nie była związana z odpuszczaniem żadnych tam przewinień. Jest to ofiara, która pokazywała wiarę w Boga, a nie miała jakiś związek z grzechami, więc baranek pejsachowy żadnych grzechów nie odpuszcza. Tak? No i jeśli mówiąc o, 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 o ofiarach, które są w judaizmie, to oczywiście judaizm a Tojra absolutnie, kategorycznie zabrania składania ludzi w ofierze, a Tojra mówi też o tym, że jeden człowiek nie może odkupić win innego człowieka, każdy jest odpowiedzialny bezpośrednio przed Bogiem za swoje grzechy, nie ma pośredników, nie ma ludzi, którzy mogą um, niejako odpuścić ci te twoje przewinienia. Um, no i nie wolno składać, jeszcze raz powtarzam, ludzi w ofierze i nikt nie może umrzeć za grzechy drugiego człowieka, tak mówi Tojra. Takie jest słowo, które dał nam Bóg, tak, tak to powiedział Bóg, to mamy zapisane w Tojra. Więc na pamiątkę właśnie tego, tego wydarzenia, składania tej ofiary pejsachowej, później w świątyni jerozolimskiej dalej składaliśmy tą ofiarę pejsachową i jest to jeden z tych elementów właśnie święta Pejsach. Um, wyjście z Egiptu to kolejny element, tak, do którego za chwilę dojdziemy. Święto Pejsach zaczyna się a 15 dnia miesiąca Nisan, czyli pierwszego miesiąca według Tojra. Co za tym idzie, pierwszego Nisan mieliśmy Nowy Rok ale wtedy się rok kalendarzowy taki numeryczny nie zmienia. Jest to nowy rok według Tojra. Święto Pejsach trwa osiem dni w, w, w diasporze, tak? do 20 dnia, do 22 dnia miesiąca Nisan. Um, no i jest to święto wolności. Jest to święto wolności, choć w Tojra nazywa się to Hak ha tak, czyli święto macy, święto chleba. Bo ta maca jest czymś bardzo, bardzo, bardzo ważnym. Tradycja mówi taka opowieść dla dzieci, powiedzmy, jest taka, że dlatego jemy macę w Świętopejsach, bo musieliśmy uciekać z tego Egiptu szybko i nam ciasto nie wyrosło. No i jak wyszliśmy, to to ciasto po prostu się zeschło, twarde się stało, niewyrośnięte, i dlatego jemy macę. Tak, to taka opowieść dla dzieci trochę, powiedzmy, nie? A no, prawda jest taka, że tam były w ogóle inne, a, znaczy no, no, zu, zupełnie inne wydarzenia sprawiły to, że jemy macę, tak? A, zabraliśmy ciasto jak najbardziej, ale to światłość Boga, pewna energia związana z Hashem spowodowała, że to ciasto upiekło się momentalnie i stało się twarde i chróbkie. Więc to nie tak, że my nie mieliśmy czasu, żeby to wyrosło. Tutaj były już bardziej, a, bardziej głębokie elementy związane z tym, dlaczego ciasto stało się macą. Tak? I dzisiaj właśnie w to święto jemy macę. Um, za chwilę Wam o macy opowiem, za chwilę Wam też pokażę pewne rzeczy związane z macą, ale zatrzymajmy się na chwilę przy tym wychodzeniu z Egiptu. Z Egiptu wychodzą Hebrajczycy, nie Żydzi, jeszcze nie Żydzi. Wtedy jeszcze Hebrajczycy. Żydami dopiero naród stanie się, kiedy dojdzie do góry Synaj za, kto wie ile? No, kto wie za ile dni? 49 dni liczymy od święta Pejsach do święta Szawuois. I święto Szawuois to jest święto, które, które upamiętni, tak? Która upamiętni przyjście pod górę Synaj, gdzie dostaniemy tojra, dostaniemy też 10 przykazań i wtedy dopiero Hebrajczycy, stają się Żydami, bo wcześniej, przed tym jak dostaliśmy Toira, Żydów jeszcze nie ma. Niektórzy z hebrajczyków mieli takie indywidualne połączenia z Bogiem, no i ich w pewnym sposób można, jak to się uprzed nazwać Żydami, tak? A oni mieli swoje... Um, a covenant, jak się nazywa Covenant po polsku? Przymierze. Oni mieli takie indywidualne przymierza z Bogiem, i ewentualnie ich, jeśli ktoś się uprze, można nazwać Żydami, natomiast naród żydowski powstaje dopiero później po wyjściu z Egiptu, a dopiero powstaje, kiedy dostajemy Tojra, bo tylko Tojra robi z nas Żydów, Tojra i tylko Tojra, tylko religia robi z nas Żydów. Um, judaizm, bycie Żydem nie jest związane z etnicznością, kolorem skóry, językiem, jakim mówimy, jak wyglądamy. To, kto jest Żydem, determinuje to, czy ma tojra, czy nie ma tojra, tak? Czy, i mówię o tym filmie, o tym, kto jest Żydem, a kto nie, więc jeśli ktoś chce więcej o tym posłuchać, to oczywiście zapraszam i tam naprawdę w szczegółach mocno tłumaczę to, całe to, zagadnienie, tak? Więc wróćmy, wróćmy, na chwilę teraz do naszej macy. Przez całe święto Pejsach jemy macę i jedzenie macy jest jedną z dwóch myc. Jakie każdy Żyt ma obowiązek wykonać. W tym wypadku zarówno mężczyzna, kobieta, jak i dzieci. Dlaczego tak jest? Ponieważ w wyjściu Egiptu brali udział wszyscy: mężczyźni, kobiety i dzieci. Prawie dwa miliony ludzi. Wszyscy wyszli z Egiptu i właśnie dzisiaj jemy macę, która, mm, która jest symbolem tego, że nie ma homecu. Jest symbolem tego, że pozbyliśmy się. Tutaj też mi trudno jest w języku polskim znaleźć to słowo, bo słowo czegoś, pozbyliśmy się czegoś złego, troszkę nie tak brzmi, bo tu nie chodzi o negatywne znaczenie homecu. I już Wam mówię, tak wiecie. Ja na razie rozrzucam te informacje, ale za chwilę będę je Wam wszystkie zbierał. Więc w Święto Pejsach nie wolno jeść nam chleba. Nie wolno nam jeść nic. Co miało jakikolwiek kontakt z chomecem? I czym, jest I czym jest teraz ten chomec? Chomec. Dowiedziałam się kilka lat temu dopiero, że po polsku to jest po prostu zakwas. Ale tutaj też muszę dodać taki, taki podpunkt, że tu nie chodzi po prostu tylko o zakwas, jaki jest w chlebie. Tu chodzi o każde połączenie mąki z wodą, które było połączone więcej niż 18 minut. To już jest według prawa żydowskiego chomec, to już jest zakwas, jeśli ktoś chce to nazywać zakwasem i takich rzeczy nam nie wolno jeść, więc absolutnie, no jeśli spojrzycie na, na, um, na składniki rzeczy, które jecie na co dzień, no to zobaczycie, że w wielu tych rzeczach są właśnie składniki mączne i tych składników i tego już nie wolno nam jeść, więc nie ma makaronu w świętopejsach, absolutnie żadnego chleba, um, no i nic, żadnych ciastek, ciast, nie ma, nie ma takich rzeczy, nic co jest pieczone, nic co jest, w czego w skład wchodzi mąka i woda, tak? Nie wolno jeść takich rzeczy, oprócz macy, ponieważ maca jest robiona w specjalny sposób. Maca jest robiona, maca na pejsach jest robiona w bardzo specjalny sposób, powinienem powiedzieć, hmm, ponieważ jest to po prostu mieszanka dwóch składników, mąki i wody. Miesza się to. Ugniata, rozwałkowuje i piecze przed upłynięciem 18 minut. I taka maca jest macą koszerną na pejsach. Taką macę jemy w Święto Pejsach. I ja Wam teraz pokażę coś. Czekajcie, mam trochę rekwizytów dzisiaj, nie? Mam nadzieję, że Was nie zanudzam. To jest maca, jaką każdy z Was zna. Bo. Każdy, może prawie każdy, zakładam, że każdy, tak? Więc to jest maca, jaką każdy z Was zna. Poczekajcie, ja tutaj, sobie te kamery ustawię. Ok, to jest maca, jaką każdy z Was zna. To nie jest maca, jaką jemy w Pejsach. To nie jest ta maca. Ta maca nie jest koszerna na święto Pejsach. Jest to maca maszynowa. Jest to maca robiona przez maszyny. W święto Pejsach jemy bardzo specjalną macę i pokazać mogę Wam ją tylko na zdjęciu. Pokazać Wam ją mogę tylko na zdjęciu, ponieważ ta maca w tej chwili, zaraz Wam pokażę, w tej chwili jest w tym pudełku. Ta maca jest w tym pudełku i jest to maca, którą jemy na pejsach. Jest to tak zwana szmur maca, czyli maca chroniona, maca robiona ręcznie. Jest to maca robiona ręcznie i dlaczego nazywa się macą chronioną? Ponieważ od momentu zbierania zboża na tą macę do momentu zapakowania ją w, ją w pudełko, czyli mówimy tutaj o zbieraniu zboża, przechowywaniu, mieleniu na mąkę, odsiewaniu i cokolwiek się robi jeszcze tam z mąką, żeby ona już się nadawała. Aż do momentu robienia ciasta z tego, pieczenia, pakowania, ta maca musi być pod nadzorem religijnego Żyda. Dlatego nazywa się maca chroniona, maca szmura, maca obserwowana, tak dosłownie tłumacząc, a ponieważ jest to maca, która jest pod ciągłą kontrolą tego, żeby nie miało nic kontaktu z wodą przed momentem, kiedy tą naprawdę wodę z mąką mieszamy na macę. I jest to maca, jaką jemy na pejsach. Nie ta kwadratowa. Takiej macy nie jemy na pejsach, ale ja wam jeszcze, zaraz dojdziemy jeszcze do tej macy a, kwadratowej, bo też nie chcę, żeby tutaj się pogniewali na mnie niektórzy, a, ale takiej macy nie jemy na pejsach. Um, tą macę, czekajcie, o, o, to, o, tutaj, tą macę jemy na pejsach. Jest ona okrągła, ma bardzo specyficzny smak. No, jeszcze czymś zupełnie innym niż ta maca, jeszcze czymś zupełnie innym. Um, więc maca jest wykonana z wody i mąki tylko. Maca nazywa się um, tak? czyli maca to jest chleb biednych ludzi, i w składniku macy nie może być. Ani jajek, ani soków, ani żadnych dodatków, ani czekolady, ani tego, ani tamtego, ani soli, ani przypraw nic. To może być tylko mąka i woda, które zostały połączone i upieczone przed upłynięciem 18 minut. Jaka jest różnica między tą macą kwadratową a macą tą okrągłą, którą wam pokazywałem? Widzicie? Ja tej macy nawet nie mogę otworzyć jeszcze, bo nie mamy święta pejsach. Ona jest zamknięta taką plombą. Ma plombę na sobie nawet w postaci takiego sznurka. A jest to maca robiona ręcznie w specjalnej piekarni, według pod nadzorem, naprawdę mega ścisłym nadzorem, a ta maca jest robiona maszynowo. I według tradycji nie ma maszyny, która jest lepsza od człowieka. Dlatego. Tradycyjnie, przede wszystkim w świecie hasyckim, wszyscy hasycy rabini, kiedy maca maszynowa pojawiła się na świecie, to było chyba na początku XX wieku, jeśli się nie mylę, wtedy pojawiła się maszynowa maca, wszyscy rabini byli przeciwni temu, ponieważ nie było możliwości, żeby choćby mała odrobina chomecu nie dostała się do tego ciasta z maszyny, tak? żeby gdzieś tam w maszynie nie utknęło kawałek ciasta i dostało się do innej macy, więc nie było możliwości, żeby kontrolować, czy całość tej macy to jest naprawdę mniej niż 18 minut połączenia wody z mąką. I tak było zawsze. Dzisiaj prawda jest taka, że takie mace kwadratowe no można zrobić pod naprawdę mega dobrym nadzorem, jeśli chodzi o maszynowe, i są mace kwadratowe, te takie maszynowe, które są koszerne na świętopejsach. Więc są ludzie, którzy jedzą takie mace. Najczęściej, ja, powiedzmy tak, żeby uszczypnąć trochę litwisze, jedzą takie, takie mace. A, więc dzisiaj jest to możliwe jak najbardziej. Dzisiaj mace maszynowe można kupić koszerne na święto Pejsach i nie ma z tym problemu. Natomiast mówi się, wiecie, mówi się w taki sposób, że, że jednak na pierwszy i drugi dzień święta Pejsach, Powinno się jeść właśnie tą macę ręcznie robioną okrągłą, i tak jest zazwyczaj, że na pierwsze dwa dni, bo te dwa pierwsze dni są bardzo ważne i zaraz będziemy o nich mówić. A na te pierwsze dwa dni jemy właśnie tą macę okrągłą, a później w ciągu tygodnia ludzie często jedzą tą kwadratową. Nie ma problemu. Natomiast na te pierwsze dwa dni lepiej mieć tą macę właśnie, właśnie okrągłą. Powiedzmy, tak jest lepiej, tak. Bardziej mechudar, bardziej koszernie. Chociaż pamiętajcie, nie ma czegoś takiego jak mniej niekoszernie i bardziej niekoszernie. A więc tak, ludzie niektórzy jedzą kwadratową macę, nie ma z tym problemu, ale tradycyjnie jemy okrągłą macę, okrągłą. Okrągłą, ręcznie robioną. Um, dlaczego powinno się poczekać? Ja tutaj muszę w moje notatki zerknąć, żeby się nie pogubić. Okej, okay, zanim dojdziemy do tych pierwszych dwóch dni, tak to a, powie, pomógł, pozwólcie, że opowiem Wam o tym, o tym chomecu, tak? Więc chomec, czyli, czyli, um, czyli, zakwas, czyli zakwas, był czymś, czego nie było można kłaść na, na mizbeach, czyli na, na, nie wolno było składać tego w ofierze. A nie chcę też używać słowa zły, ale nie wiem, jakiego innego słowa mogę użyć. Chomec jest takim symbolem czegoś, co jest złe. Chomec jest symbolem czegoś, co jest w nas, w środku, i jest złe. I naszym obowiązkiem, przygotowując się do święta Pejsach, jest znaleźć chomec, usunąć chomec, spalić go, zniszczyć. I w święto Pejsach wchodzimy, kiedy w domu, naszym całym domu, nie ma absolutnie żadnego chomecu. Nie ma nic, co było pieczone z mąki, nie ma nic, co miało kontakt z mąką i wodą. Nie ma absolutnie nic. I wlicza się w to także cała kuchnia. Jak najbardziej w kuchni w ciągu roku robimy wszystkie te rzeczy związane z mąką, z różnymi um, rzeczami, które są chomecem i naszym obowiązkiem jest tak posprzątać dom, żeby tego chomecu nie było. I dlatego kuchnia na pejsach musi być w specjalny sposób wykoszerowana. Musi być wykoszerowana, a to, czego nie da się wykoszerować w taki naprawdę mega sposób, w to się zakrywa. A jak się to zakrywa, już Wam pokazuję, więc usuwamy wszystko, co jest związane z homecem. Wszystkie noże, widelce, łyżki, wszystko to nie może być używane w, świąt, w, świąt, w czasie święta pejsach. Wszystkie, absolutnie wszystkie przyrządy kuchenne nie mogą być używane w święcie pejsach. Na święto pejsach każdy religijny Żyd, absolutnie każdy religijny Żyd na świecie ma oddzielny zestaw łyżek, widelców, noży, talerzy, misek, wszelkich urządzeń kuchennych jakie są, czyli miksery i cokolwiek tam jeszcze używa. Na Pejsach są, jest oddzielna kuchnia. Niektórzy, kto bogatszy, Baruch Hashem, może kiedyś imię to spotka, mają wręcz oddzielne pomieszczenie w domu, które jest zamknięte cały rok i jest otwierane tylko na 7-8 dni a święta pejsach, i jest to kuchnia pejsachowa, która jest nieużywana cały rok. Ja nie mam takiej oddzielnej kuchni, ja mam wszystko a, u siebie mm, na strychu: wszystkie moje rzeczy. Dzisiaj te wszystkie rzeczy już będą znoszone na dół, czyli wszystkie talerze, widelce, chociaż talerze i widelce to ja używam plastikowe, jednorazowe, więc może to przeskoczę, ale takie rzeczy jak noże, łyżki, widelce, garnki. A patelnie, mm, wszelkie urządzenia kuchenne, miksery, krajarki, no nie wiem, co jeszcze tylko nie wiem tarki do wszystkiego. Wszystko, co możecie sobie wyobrazić, co jest w kuchni na, te, na ten czas święta Pejsach, będzie absolutnie tylko na święto Pejsach. I to po święcie Pejsach odkłada się w kartony, w moim przypadku, i wędruje to na strych, żeby za rok znowu to użyć. Więc każdy religijny Żyd ma dwie kuchnie, tak naprawdę. Niektórzy mają tę kuchnię spakowaną w kartony jak ja, ale są tacy, którzy mają te, um, te przyrządy, całą kuchnię urządzoną w oddzielnym pomieszczeniu w domu, które jest zamknięte przez cały rok i jest otwierane tylko na czas trwania święta pejsach. Tak ważne jest odcięcie się od tego właśnie homecu, ponieważ niektórych rzeczy no, nie da się wykoszerować. Tak? Niektóre rzeczy, które miały, miały styczność z homecem, nie da się wykoszerować na święto pejsach. Dlatego bezpiecznie jest przynieść nowe pejsachowe urządzenia, pejsachowe garnki, łyżki, widelce, patelnie. Niż koszerować te, które mamy. Oczywiście niektóre można. Nie oczywiście, że niektóre można. A wiele rzeczy się koszeruje w kuchni, bo można to użyć, ale niektórych rzeczy nie da się wykoszerować. Na przykład um, zlew, który mamy w domu. No ja mam dwa zlewy, tak? W żydowskim, w religijnym domu są zawsze dwa zlewy. Jeden do rzeczy mięsnych, jeden do rzeczy mlecznych. No można zlew wykoszerować przy pomocy ognia w taki sposób. U mnie w domu natomiast ja koszeruję przy pomocy ognia zlew. Ale jeszcze żeby być super pewnym, super pewnym, że się nie pomyliłem i zrobiłem wszystko co trzeba, nakłada się taką plastikową nakładkę na zlewy, żeby odciąć się od tego, wiecie, od tego metalu, tak, który miał kiedyś kontakt z homecem. To odcięcie się od metalu idzie naprawdę do totalnego ekstremum, tak, do totalnego extreme, że i tutaj jest coś, o co, o, o co czasami pytacie, szczególnie w takim pewnym serialu. Kilka lat temu pojawiło się to i była masa pytań. Dlaczego Żydzi wszystko owijają folią aluminiową? Więc już Wam pokazuję. Tak wygląda moja kuchnia w czasie święta Pejsach. Na szafkach naklejone są um, informacje, że w tych szafkach jest homec, Nie otwierać ich, nie można ich dotykać. A, I jak widzicie, wszystko jest owinięte folią aluminiową w taki sposób że nie mamy kontaktu, no bo ścian nie da się wykoszerować. Blatów moich kuchennych też nie da się dobrze wykoszerować. Dlatego kładziemy takie specjalne, a z takiego białego plastiku, jak możecie zobaczyć, blaty kuchenne. Na to, pod to, znaczy najpierw kładzie się folię aluminiową, na to się kładzie blaty. Wszelkie rączki od urządzeń kuchennych są a owinięte folią, a no wszystko co się da, wszystko z czym możemy mieć kontakt, żeby rękoma nie przenieść Odrobinki Homecu z tego. Oczywiście, to jest wszystko myte, to jest wszystko gotowe na pejsach, ale jedzenie Homecu w pejsach wiąże się z karą śmierci w prawie żydowskim. Dlatego musimy zrobić absolutnie wszystko! Wszystko, żeby się odciąć od tego homecu. Dlatego ściany myjemy, kładziemy na to folię aluminiową i już jesteśmy odcięci od Homecu, tak? No bo no nie da się ścian wykoszerować. Pytanie oczywiście zawsze się pojawiało, a co było przed tym, jak nie było folii aluminiowej? No to co było? To był papier. A jak nie było papieru, to było płótno, tak? Żydzi zawsze w jakiś sposób odcinali te ściany. Um, szafki, i tak dalej. Bo szafek też nie wolno używać w czasie święta pejsach, bo w tych szafkach jest homec. Nie da ich się ich w 100% wyczyścić z tego homecu. No nie da się, nie da się. Dlatego to wszystko zasłaniamy, bo nie da się w 100% wyczyścić od homecu, od tego co przenosiliśmy na rękach przez cały rok. Więc, żeby być super pewnym, że nie będziemy mieli kontaktu z homecem, robi się właśnie taki zabieg w postaci. Owijania wszystkiego folią aluminiową, i tak jak mówię, kiedyś był papier, było płótno i tak dalej. Dzisiaj wygodnie jest to zrobić folią alum aluminiową, bo jest to naprawdę rachu, ciachu, wszystko zrobione. Tak? Tylko te mycie i sprzątanie zajmuje. Um, zajmuje właśnie, właśnie, wiecie, bardzo dużo czasu, tak, a rabin Lewiejc z Berdyczewa powiedział, że odkupienie narodu żydowskiego to nie było odkupienie a spowodowane tym, że, że ciężko pracowaliśmy w, um, w Egipcie, nie dlatego, że tam byliśmy niewolnikami i tak dalej odkupienie narodu żydowskiego idzie przez ręce żydowskich kobiet które sprzątają na święto Pejsach. bo to zazwyczaj kobiety zajmują się sprzątaniem na święto Pejsach. I tak jest w moim domu. Ja zajmuję się gotowaniem, moja żona a i reszta kobiet w moim domu zajmują się sprzątaniem. A ja do sprzątania się nie dotykam. Jest taka mała anegdotka, która mówi, że. Um, czekajcie. Um, jest, jest pewna anegdotka, która mówi, że co się stanie, jak, um, jak żona powie mężowi, żeby posprzątał kuchnię na pejsach, a mąż powie żonie, żeby zbudowała sukę na święto Sukos. No to oczywiście stanie się to, że i mąż, i żona zaczną swoją pracę um, dzień przed Świętym Pejsach, czyli were w RF Pejsach. Um, tak wygląda właśnie kuchnia przygotowana na Pejsach, żeby odciąć się od tego humecu, żeby usunąć to wszystko, żeby nie mieć z tym kontaktu, żeby nie przenieść na rękach itd. Więc mamy zupełnie wszystko w kuchni tylko na Pejsach. Mamy, ja mam w mojej kuchni stawiam takie plastikowe szafki, w których stoją na których kładzie się wszelkie urządzenia kuchenne, łyżki, widelce, noże, a garnki, patelnie i tak dalej. Szafek nie używamy oczywiście, no bo szafki tam jest ten homec jeszcze. Um, oczywiście pewien homec zostaje w domu, tak? Niektórych rzeczy nie da się usunąć, nie da się usunąć. A ja na przykład w domu jak mam nie wiem 50 kg mąki, to nie mogę jej wyrzucić żeby pozbyć się homecu, tak? Czy nie wiem, czy mam jakieś przyprawy, czy to, czy tamto. No nie można wyrzucić, więc co się robi w takim wypadku? W takim wypadku dokonuje się sprzedaży swojego homecu dla kogoś, kto nie jest Żydem. I tutaj mocno podkreślam, że to nie może być transakcja oszukana. To nie może być taka transakcja, a z przymrużeniem oczka, nie? Nie, 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 nie. nie. Prawo żydowskie mówi, że jeśli sprzedajesz swój homec dla osoby, która nie jest Żydem, żeby pozbyć się tego homecu to musi być to wykonane zgodnie z prawem państwa, w jakim mieszkasz i musi to być taki, wiesz, legit. To nie tak, że na, na niby, nie, a bo my musimy sprzedać, nie, nie, nie. To musi być sprzedaż, pełnoprawna sprzedaż. Nawet z takim elementem, że jeśli ktoś, powiedzmy, ma, jest właścicielem supermarketu, tak, no to w czasie święta Pejsach Żyd nie może posiadać homec'u. Żyd nie może posiadać nic, co jest homecem. Dlatego na przykład ktoś, jak jest, nie wiem, a właścicielem supermarketu, sprzedaje swój supermarket dla kogoś, kto nie jest a Żydem. I do tego stopnia ma być ta sprzedaż, że ten ktoś dostaje klucze do tego supermarketu i absolutnie może sobie wejść tam i zabrać co tylko chce, bo to jest jego własność. To nie jest na niby transakcja. To musi być transakcja zgodna z prawem i w pełni, w pełni legalna, legit, tak? Czyli musi, musi być to prawdziwa sprzedaż. No, i każdy z nas sprzedaje ten Homec, który ma w domu, a nie wiem, może sprzedać znajomemu, który nie jest Żydem, może oddać pełnomocnictwo rabinowi, który sprzeda komuś i tak dalej. Więc to pozbycie się Homecu jest czymś bardzo ważnym, i jest to proces, który trwa minimum 30 dni. Mamy Homec nie tylko pozbyć się z domu, ale też z nas. Mamy w nas szukać swoich win, szukać swoich przewinień, bo to jest właśnie ten Homec w nas. Te złe elementy, których musimy się pozbyć mm, na święto świętopejsach. Więc Żydzi wyszli z Egiptu, chodzili przez 40 lat po pustyni, bo wiecie, wyjść z Egiptu i dojść do Ziemi Świętej to byłby żaden problem. Ja znam te memy, gdzie tam, wiecie, a GPS pokazuje, że tam się idzie, nie wiem, 7 dni z Egiptu do Erecji z Ruel, a my szliśmy 40 lat. Ha, dlaczego szliśmy 40 lat? To jest też ważna informacja. To nie tak, że Mojżesz się zgubił i nie miał GPS-u. Mojżesz miał najspanialszy GPS na świecie, miał Hashem, mieliśmy chmurę, która była nad nami, mieliśmy um, słup ognia. Mieliśmy dużo rzeczy, które by nam pomogły dojść tam bardzo szybko do tej Ziemi Świętej. Ale tu chodzi o to, że wyjść z Egiptu hebrajczykom nie było trudno. To żaden problem. Wyjście z Egiptu zajęło kilka godzin. Za to wyprowadzić Egipt. Z Hebrajczyków. Potrzeba było 40 lat, żeby oni żeby pewne pokolenia odeszły, żeby zapomnieli, bo Hebrajczycy, pamiętajcie, Hebrajczycy, później Żydzi, my uwielbiamy obce kultury, w historii mamy wiele przykładów na to. Uwielbialiśmy Greków, którzy nas podbili, uwielbialiśmy Rzymian, którzy nas podbili, uwielbialiśmy Babilończyków, którzy nas podbili. Dzisiaj żyjemy rozproszeni na całym świecie, jesteśmy narodem bez państwa, bez stolicy i co? I uwielbiamy te miejsca, gdzie mieszkamy. I mieszkamy na przykład w Stanach Zjednoczonych, kochamy tę amerykańską kulturę do tego stopnia, że nawet sobie hamburgery koszerne robimy, tak? A mieszkamy we Włoszech, to kochamy tą włoską kulturę do tego stopnia, że sobie robimy pasta koszerne różne, tak? Więc w taki sposób to działa. No, potrzeba było 40 lat, żeby wyprowadzić przyzwyczajenia, przyzwyczajenia egipskie z Hebrajczyków, którzy mimo iż byli tam a, niewolnikami, no to jednak uwielbiali kulturę egipską, uwielbiali ją i naprawdę, naprawdę lubili. Wielu było, wiecie, wyznawcami, wy, wyznawcami a, obcych bogów dla nas, wielu modliło się do bogów egipskich. I właśnie, żeby usunąć ten Egipt z, z Hebrajczyków, usunąć ten Homec, dlatego chodzili 40 lat po pustyni. Pejsach to święto, które tak naprawdę nie jest świętem dla dorosłych. Pejsach jest to święto dla dzieci. My dorośli nie mamy żadnego znaczenia dla przyszłości. Za to nasze dzieci. To jest nasza przyszłość i święto Pejsach jest takim wypełnieniem nakazu Boga, który mówi o tym, że mamy uczyć nasze przyszłe pokolenia nasze nowe pokolenia o tym, że to Bóg wyprowadził nas z Egiptu. O tym, że zostaliśmy uwolnieni, o tym, że mamy sprzątać dom od Chomecu, o tym, że mamy szukać w sobie Chomecu, o tym. Mamy przypominać naszym dzieciom, na czym polega bycie Żydem. I jest to święto dla dzieci. Jest to święto dla dzieci. Niestety, dorośli często o tym zapominają i, i, i nie biorą dzieci pod uwagę, ale samo święto Pejsach jest bardzo dla dzieci, jest bardzo świętem edukacyjnym, tak? Um, coś miałem wam powiedzieć. Więc tak, więc dzieci, tak, dzieci mają się uczyć od nas, dzieci mają się uczyć o tym, co Bóg dla nas zrobił. Tutaj jest fajna informacja. Czasami pojawia się takie filozoficzne pytanie, czy Boga w ogóle obchodzi to, że my istniejemy, tak, że w ogóle człowiek istnieje. Czy w ogóle Boga, naj, największą istotę, największą energię, wszechświata, w ogóle obchodzi ktoś taki mały jak człowiek, tak. No, więc odpowiedź jest właśnie w święcie Pejsach, ponieważ w dziesięciu przykazaniach, w jednym z dziesięciu przykazaniach na samym początku, Bóg mówi: Ja jestem Hashem, Bóg, który wyprowadził Was z Egiptu. Gdybyśmy nie obchodzili Boga, gdybyśmy nie byli niczym znaczącym dla Boga, to Bóg by powiedział: Ja jestem Bóg, ten, który stworzył świat. Nieprawda? Mówiąc, że Bóg wyprowadził nas z Egiptu, Bóg podkreśla tym, że jesteśmy dla Niego ważni. Bo mógł powiedzieć, że jest po prostu Bogiem całego świata, wszechświata, On stworzył zie ziemię. A mimo to mówi nie. Jestem Bogiem jednym jedynym, tym, który wyprowadził was z Egiptu. W święto pejsach pierwsze dwa dni to są święta. Wręcz kulminacja od razu jest na samym początku święta Pejsach. Przed świętem Pejsach, oczywiście, ja tak szybko wam tylko powiem, usuwamy homec, musimy ostatnie elementy homecu spalić. Te ostatnie elementy to jest 10 kawałków chleba, które tradycyjnie szukamy dzień wcześniej, a dzień wcześniej, począwszy 13 albo 14. Przepraszam was, tak ja wiecie, na szybko. A więc dzień wcześniej, przed tym, jak się wieczorem, na, na drugi dzień będzie zaczynało Święto pejsać. A w taki sposób. Więc jest tradycja, że ojciec, pan domu z dziećmi chodzi i szuka z, z, um, ze świeczką i z drewnianą łyżką, oraz z, z dużym piórem. Z dziećmi chodzą, szukają homecu, zaglądają w różne zakamarki, pod łóżko koniecznie trzeba zajrzeć. Ponieważ ten homec jest pochowany po domu. Mama, pani domu chowa gdzieś 10 kawałków chleba w całym domu, i naszym zadaniem, ojca i dzieci, jest przy zgaszonych światłach. Z jedną świeczką, dzieci z latarkami też, chodzimy i szukamy tych 10 kawałków chleba. Świetna zabawa dla całej rodziny. I jak już znajdziemy te wszystkie kawałki chleba, to mówimy specjalne błogosławieństwo mówimy przed i po. A szukaniem, a i na drugi dzień rano palimy to, palimy to, palimy ten homec, symbolicznie usuwając homec, i mówimy taką formułkę, że od teraz homec, jeśli mam jakiś i to, o którym nie wiem, to jest po prostu bez właściciela, nie liczy się. Ten homec nie ma żadnego znaczenia. Nie ma żadnego znaczenia i nie jest mój, tak? W taki symboliczny sposób mówimy, że odcinamy się od homecu, palimy te 10 kawałków chleba i wtedy już nie wolno jeść homecu, ponieważ wieczorem zacznie się święto pejsach. I święto pejsach zaczyna się z wysokiego C, z górnego C. Nie ma tutaj, że idzie kulminacja, idzie w górę i tak dalej. Nie, zaczynamy od razu mocno. Zaczynamy kolacją pejsachową, która nazywa się Seider. Seider znaczy w języku hebrajskim um, hmm, układ, porządek, kolejność. Takie rzeczy można powiedzieć o tym słowie w języku polskim. I kolacja seiderowa opiera się na czymś, co nazywa się Haguda. Haguda, Hagada po polsku, Haguda. Jest to opowieść. Jest to cały porządek naszej kolacji sejderowej. Zaraz Wam pokażę, co to jest. Zaraz będziemy po kolei opowiadać. Um, więc Chagoda to jest, to jest drugi element święta A święta Pejsach, który jest obowiązkowy dla kobiet, mężczyzn i dzieci. Jest to opowieść o tym, jak wyszliśmy z Egiptu. Jest to opowieść o tym, jak wyszliśmy z Egiptu, cała historia, wszystkie, um, wszystkie a jak to się nazywa, mako jest po polsku? A, plagi egipskie, opis plag egipskich. I jest to w formie takiej, że rabini rozmawiają na ten temat i rabini mówią nam tutaj w tej w Hagadzie, tak? Mówią nam w Hagadzie, że naszym obowiązkiem jest, żeby. Opowiadać o tym przyszłym pokoleniom. Naszym obowiązkiem jest o tym, żeby uczyć dzieci o tym. I właśnie po kolei według ustalonego porządku, robimy pewne rzeczy w czasie kolacji, tak? Zaczynamy od śpiewania kolejności, śpiewamy kadę, siurę, Ha, ja, Hac i tak dalej, i tak dalej. Tych, tych elementów jest dużo, dużo. Te wszystkie wyśpiewujemy, co będziemy robili, i zaczynamy nasz sejder od błogosławieństwa wina. Ale zanim zaczniemy sejder, to potrzebujemy najważniejszy rekwizyt święta Pejsa, czyli talerz sejderowy. Ja mam taki talerz. Tak wygląda talerz na święto na, na sejder, o, wszystko się w nim odbija. A, tak wygląda. I tutaj na. Wszystkie na te, na te kółeczka kładzie się pewne elementy, które będziemy jedli, lub których nie wolno jeść. I teraz po kolei. Ten talerz wyznacza taki rytm, co robimy w ciągu święta, w ciągu tej kolacji pejsachowej, bo mamy do wykonania pewne rzeczy w ciągu tego, w tej kolacji, bo ta kolacja nazywa się Seider, jak mówiłem, i nazywa się kolejność order. Um, um, order. Kolejność. Um, Układ, i tak dalej, tak? I to właśnie nam pomaga. To jest taka jakby instrukcja, to jest gra, nie? Um, jest taki żart, który mówi, że jak idziesz do kogoś pierwszy raz na pejsach i nie wiesz, o co chodzi, a w tej grze to mówi, że chcesz być kością. Bo tutaj położymy kość. To taki żart wewnętrzny. Więc według tej książki tutaj czytamy po kolei pewne rzeczy, o, czytamy historię narodu. Wybranego, który wychodzi z Egiptu, i według pewnych zasad, tutaj jemy rzeczy, które będą leżały na, um, na tym, um, które będą leżały na, na tym talerzu, i te rzeczy będą pomagały nam wręcz opowiedzieć i przeżyć święto Pejsach. I teraz, tak, co kładziemy na talerz Pejsachowy? Czekajcie. Kładziemy tak, z roła, tutaj kładziemy kość, która była pieczona z kawałkiem mięsa um, i są oczywiście różne tradycje, różne rzeczy się kładzie, tak? Ta kość symbolizuje właśnie tą ofiarę pejsachową, którą składaliśmy w świątyni jerozolimskiej kiedyś. Um, to jest element, którego jeść nie wolno, nie wolno. No bo nie wolno nam mieć ofiary pejsachowej, jeśli nie ma świątyni, tak? Więc to jest symbol tej ofiary zroła. Tu kładziemy kość małą i, i w tradycji żydów polskich najczęściej jest to kość kurczaka, mała kość kurczaka, złódka kurczaka, albo kość um, lamp, czyli małej owcy. Ale no, my nie lubimy kłaść małej owcy kości tu, żeby podkreślić, że to jednak nie jest. A nie jest um, nie jest ofiara pejsachowa, tylko jej symbol. Dlatego kładziemy kość kurczaka z kawałkiem mięsa na, na tej kości, która była robiona nad ogniem. Trzeba ją upiec nad ogniem. A winny inni też kładą na przykład szyję kurczaka opiekaną nad ogniem. Hmm, jeśli ktoś nie je mięsa, i to jest coś, czego ja wiele lat nie wiedziałem, ale jeśli ktoś nie je mięsa, to może sobie odpuścić ten element i położyć tu kawałek buraka. Czyli. 1500 lat, temu, 1500 lat temu w Talmudzie rabini wzięli pod uwagę ludzi, którzy są wegetarianami, i powiedzieli, że jeśli ktoś nie je mięsa, to może położyć kawałek buraka tutaj i jest to ok, bo to i tak element, którego nie będziemy jedli. Więc można. Tu kładziemy beja, beja. Inna wymowa hebrajska to jest bejca, tak? Bejca. W hasyckim, hasydy się Welt mówi, beja, jajko. Znaczy to jajko. Jajko musi być ugotowane na twardo i opieczone nad ogniem. Jest to symbol zniszczenia świątyni, ale nie tylko. Jajko jest symbolem w ogóle żałoby w judaizmie. Jajko na twardo. Całe jajko na twardo ugotowane jest symbolem żałoby w judaizmie. Dlatego powiem wam tak po cichu, nikomu, nikomu nie mówcie. W czulencie na szabes, dlatego nie wkłada się jajek. No, bo w Szabes nie ma żałoby. Ale jak ktoś chce wkładać jajka, to niech sobie wkłada te jajka w co chce. Nie moja sprawa, nie? Ale tradycyjnie. A, 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 a. Żydzi sefardyjscy, Hamim robili z jajkami, Żydzi aszkenazyjscy. Kładziemy tu jajko i to jajko zjemy. To jajko zjemy, z czym? Zaraz wam powiem. Tutaj teraz co jest ważne? Karpas. Karpas. Kładziemy karpas. I to będzie kawałek. Kawałek warzywa. W tradycji żydów aszkenazyjskich powinna być to pietruszka, ale Żydzi polscy często mają ziemniaka albo cebulę. Mały kawałek, malutki kawałek ugotowanego ziemniaka, surowej cebuli albo pietruszki i to jemy zamaczając, zamaczając to w wodzie słonej, która symbolizuje rozpacz narodu żydowskiego, tak? Jemy to właśnie. To jest mały kawałeczek, który jemy. No, i tutaj mogę Wam już powiedzieć o jajku, że później, jak przejdziemy całą tą hagadę, całą tą opowieść opowiemy o tym, jak wyszliśmy z Egiptu i tak dalej. Kiedy zaczynamy jeść kolację, tak naprawdę, to wtedy możemy zjeść jajko w czasie kolacji, maczając też w słonej wodzie. Co mamy dalej? Tutaj mamy a... OK, może od Maror. Maror, tak? Maror. Tutaj kładziemy na środku Maror. I tutaj jeszcze a, kładziemy hazeres. Maror i hazeres, te dwa obok siebie, góra-dół. To są miejsca na gorzkie zioła. Szczególnie Maror jest. Maror, nie szczególnie, tylko Maror, jest wypełnieniem jednej z kilku myc święta Pejsach. Mamy obowiązek zjeść gorzkie zioła, żeby poczuć gorycz tego, jak byliśmy w Egipcie. Te gorzkie zioła to najczęściej jest sałata a, rzymska, chyba po polsku się nazywa, tak? Sałata rzymska, a, no i, i, i horseradish, chrzan, chrzan, chrein, 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 chrzan, chrzan tarty chrzan. Tutaj kładziemy i, i, i właśnie tą a, liść sałaty, tak? Tutaj kładziemy drugie gorzkie zioło, które najczęściej jest liściem sałaty, a w to nie będziemy wnikali, to jest skomplikowane. I tutaj kładziemy coś, co się nazywa haroises. Możecie zobaczyć na moim, na moim kanale. Dałem film w tamtym roku, jak się robi haroises. Haroises to jest coś, co symbolizuje materiał, z jakiego były robione cegły w Egipcie. No bo jeśli nie wiecie, to Żydzi w Egipcie zbierali słomki i robili cegły. Tak? Tak, taką pracę dostali, taką bez sensu pracę. I właśnie to jest symbol naszej ciężkiej pracy tutaj, i to jest robione, to jest słodkie, to jest bardzo słodkie, jest robione z orzechów, jabłek, wina, cynamonu i są naprawdę różne, różne, um, różne przepisy na to, ale są to przepisy w takiej, um, które muszą się mieścić w pewnej ramię, bo są pewne rzeczy wymienione, które muszą w tym być. I których nie może być, tak? Jakoby, obejrzycie film na moim kanale, jak się robi haroises, to będziecie wszystko wiedzieli na ten temat. I w czasie naszej kolacji sejderowej idziemy krok po kroku według tej małej książki i jemy te poszczególne rzeczy, tak? Z naszego talerza. Z naszego talerza. Ta opowieść, tak jak mówiłem, jest to opowieść o tym, um, jak wychodziliśmy z Egiptu. Ale też jest taka narracja, która mówi tutaj o tym właśnie, że to rabini siedzą i opowiadają o tym, jak wyszliśmy z Egiptu i podkreślają to, jak ważne jest uczenie dzieci na ten temat. A ponieważ jeszcze wam powiem, że maca, którą jemy w święto świętopejsach, to nie jest tylko chleb, a chleb biednych, tak? to, nie, to nie jest tylko lechem ojni. To nie jest tylko lechem ojni, to nie jest tylko chleb biednych, ale ma też drugie znaczenie. A i, i to właśnie znaczy maca znaczy chleb, nad którym opowiada się coś. Chleb opowieści, chleb, nad którym się opowiada. I idziemy właśnie według tej książki. Ja mam tutaj z tłumaczeniem angielskim, i oczywiście hebrajski. I pan domu, pan domu ma ten talerz i głośno czyta tą hagadę, czyta opowieść o tym, jak wyszliśmy z Egiptu. Można czytać w języku hebrajskim, można czytać w języku angielskim, można opowiadać w języku polskim. Zasada jest taka, że pierwszy sejder, jeśli jest to, wiecie, sejder mieszany, gdzie są ludzie, bo ta kolacja sejder się nazywa, ale mówiłem chyba nie, bo jeśli są ludzie, którzy mówią po hebrajsku, jedni mówią, inni nie, jedni lepiej, inni gorzej. W pierwszy opowiada się zazwyczaj po hebrajsku i się tłumaczy, za to w drugi dzień, bo drugi dzień jest absolutnie taki sam, a w diasporze, w, e, jeśli ktoś mieszka na terenie z zruel, to tylko ma jeden dzień tą kolację, natomiast poza Ziemią a Świętą ma się dwa dni takiego takiego właśnie sejder. Pierwszy dzień i drugi jest taki sam i zazwyczaj w ten drugi dzień już się mniej mówi po hebrajsku, jeśli mamy mieszane towarzystwo i się bardziej opowiada to w sposób taki. Żeby zainteresować ludzi, tak? No i przede wszystkim trzeba zainteresować dzieci. I w ciągu tego opowiadania mamy wiele piosenek tradycyjnych, tak? Zaczyna się od Manishtana, Manishtanu, hazę i tak dalej, i tak dalej. No są to niesamowite, wiecie, melodie, które zna każde dziecko, każdy religijny Żyd, mm, i tak dalej, tak? Jak przyjdziecie na Zoom, to Wam może zaśpiewam kawałek pewnych rzeczy. Jest wiele tradycyjnych piosenek, później kończy się opowieść, jak wyszliśmy z Egiptu, jak były plagi egipskie, mówimy, mówimy też, um, a mówimy halel, czyli taki zestaw psalmów. No i jest tych modlitw dużo, tak? Jest ich dużo, i w pewnym momencie tej hagady, ona się tam w sumie kończy, tak? Opowieść jak wyszliśmy z Egiptu się kończy, i wtedy wchodzi jedzenie na stół. Więc jest to takie trochę. A jeszcze Wam tutaj pokażę takie coś. To jest Hagada Warszawska z 1925 roku. Hagady tradycyjnie były robione jako takie dzieła sztuki, że miały obrazki, jak wychodzimy z Egiptu, jak rabini opowiadają i tak dalej. To jest Hagada Warszawska z 1925 roku. To chciałem Wam pokazać jako ciekawostkę. I teraz tutaj jest takie coś, że zawsze jak zapraszasz ludzi na, na sejder, bo sejder jest zawsze dużą kolacją, bardzo dużą, a no to ci, którzy są na sejder pierwszy raz, to czasami a czasami wymiękają w połowie, no bo jedzenie dopiero wchodzi na stół, chociaż jest to duża kolacja, to takie konkretne jedzenie wchodzi na stół dopiero gdzieś tak po półtorej godziny, po dwóch godzinach opowiadania całej historii, całej hagady, tak. W międzyczasie jemy macę, spełniając obowiązek jedzenia macy, jemy też kanapkę z macy. Pierwsza kanapka chyba świata wymyślona a przez Hilela, który kładł na kawałku macy, kładł ofiarę pejsachową, mięso, na to kładł gorzkie zioła i na to przykrywał macą. Tak? Dzisiaj nie jemy ofiary pejsachowej, dlatego dzisiaj bierzemy macę, kładziemy, kładziemy gorzkie zioła, kładziemy harojsę z słodki i przykrywamy, a przykrywamy drugą macą. To jest Koirech, nasza kanapka, a nasza kanapka pejsachowa więc jest jakieś jedzenie przed tym głównym jedzeniem, ale to trwa, tak? A więc maca. Maca może być zrobiona, no maca jest najważniejszym elementem święta Pejsach, więc nie mogę pominąć tego a, aspektu, więc maca jest, może być zrobiona z pięciu różnych a, zbóż. Może być zrobiona z pszenicy, jęczmienia, owsu, orkiszu i żyta, tak? Jeśli ktoś chce jeść macę Bezglutenową, to mamy Baruch HaShem taką opcję, Hashem pomyślał o tym, a i wtedy je macę z owsu, tak? Maca z owsu jest w 100% bezglutenowa, bo owiec jest, mm, jest, jest zbożem bezglutenowym. Co jeszcze mamy, co jeszcze mamy? W czasie tego sejderu, w czasie naszej kolacji, w czasie opowiadania Hagoda, jem, pijemy cztery kubki wina, jest to obowiązkowe. I kiedy pijemy kubki wina i jemy macę, to nie można siedzieć prosto. Trzeba się na lewą stronę pochylić i położyć się jak król. A najlepiej, jak się siedzi na jakimś tapczanie i w czasie, w czasie kolacji mamy poduszkę tu podłożoną, żeby podkreślić to, że jesteśmy wolnymi ludźmi. No bo pejsach to święto wolności. Pamiętajcie, pejsach to święto wolności, a wolny jest ten, kto ma kontrolę nad swoim życiem. Dlatego możemy robić, co chcemy, leżymy jak królowie i królewny i w taki sposób jemy i pijemy w czasie święta, a w czasie święta pejsach. W czasie święta PEJSA, tak jak mówiłem, odcinamy się zupełnie od, od homecu i w ciągu tygodnia jemy bardzo, bardzo specyficzne jedzenie. Pozbawione chleba, pozbawione w zasadzie mąki w ogóle. Jest to tylko mąka ziemniaczana, jeśli ktoś używa. No i oczywiście jedyny wypiek, jedyny wypiek mączny, jaki jemy, to jest ta maca. A maca. Jakie jedzenie jemy w ciągu tego, tego całego trwania święta PEJSA? Wspaniałe jedzenie, to jest coś niesamowitego. Ja jem mięso, chociaż ja nie jestem mięsny człowiek, ja nie lubię mięsa. Ja uwielbiam kluski, kluseczki, więc w święto Pejsach jemy coś w rodzaju takich jak kluski śląskie. One są w zasadzie identycznie robione, tylko się nazywają Pejsach Knydlach, tak? a, albo Kartofel Knydlach, ale one są robione tak samo jak, 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 jak a kluski śląskie, tylko że one nie są takie płaskie jak kluski śląskie, tylko są w postaci małych kuleczek, więc takie rzeczy się je i to się dodaje i do zup i tak dalej, tak? Co jeszcze jemy? Jemy na przykład a coś takiego jak pyzy śląskie, albo nie wiem, pyzy ziemniaczane, albo coś takiego, co jest identycznie tym samym, co, co, um, co kałduny podlaskie, tak? a ja wiem, że kałduny, niektórzy myślą, że to te małe, ale na Podlasiu jakbyście powiedzieli, że to kałduny, to by was pobili, więc Cepeliny, znacie to, niektórzy z Was znają pod nazwą cepeliny, natomiast pewne rejony Podlasie, jakbyście powiedzieli, że to są cepeliny, to by Was wygnali z domu, to są kołduny, są duże, podłużne, wyglądają jak cepeliny I identycznie takie rzeczy na przykład siejenie na Świętopejsach, u mnie są takie właśnie kołduny zawsze. A teraz sojemy. Jest takie coś, co nazywa się bubelach, bubelach, czyli takie małe placki ziemniaczane, które są robione z gotowanych a, ziemniaków. Gotowane ziemniaki miesza się z żółtkiem i, i z białkiem, które jest ubite na pianę, dodaje się przyprawy. Niesamowita rzecz, bardzo, bardzo popularna wśród polskich Żydów, bardzo polskie jest to danie a, i to się je różnie, najczęściej z cukrem pudrem dzieci jedzą a to jest ogromny przy, przysmak no, je się rzeczy, które nie miały kontaktu z mąką taką, wiecie, taką, taką normalną mąką je się bardzo dużo rzeczy ziemniaczanych ja mówię, wiecie, wszystko z perspektywy mojej tradycji a, bo oczywiście Żydzi sefardyjscy jedzą inaczej zaraz Wam jeszcze powiem o pewnej różnicy mm, więc jemy bardzo dużo rzeczy związanych z, wiecie tysiąc, po, tysiąc potraw ziemniaka w czasie Pejsach a, warzywa, ziemniaki, no i mięso, żadnego chleba Jedyny wypiek, jaki jemy, to maca. I tutaj jest, um, są pewne też a, takie humrois, czyli, czyli takie a, wyjścia ponad prawo. Tak? A w się w świecie hasyckim, nie jemy macy, która jest moczona w wodzie. Także no, my nie jemy na przykład tych kulek macowych. Ludzie bardzo często, większość świata żydowskiego, je macobols. W świętopejsach, wręcz tradycyjnie jedzą macobol w świętopejsach. My tego nie jemy, Hasydzi tego nie jedzą, a wielu Litwiszy też nie je, ponieważ nie jemy, to się nazywa gebrocht, czyli moczone. Nie jemy macy moczonej w wodzie, a to dlatego, że jeśli, has Szulc, maca nie upiekła się za bardzo i gdzieś tam odrobinka a, mąki jest, to jak ją wrzucisz do wody, to ona po 18 minutach stanie się homecem. I z wesiolem, jadłeś chomec. Dlatego my, żeby tak wiecie, dmuchać na zimne pięć razy, nie jemy macy, która jest mokra. Można jeść macę, która jest sucha. Dlatego nie wolno macy popijać. Trzeba jeść wolno macę, bo można się zatkać. A... I, 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 I tak to wygląda. Dlatego my nie jemy kulek macowych. Yy, oprócz ostatniego ósmego dnia, kiedy wtedy pokazujemy, że to było wyjście ponad prawo, a nie prawo. Ponieważ to nie jest prawo. To nie jest prawo, to jest wyjście, to jest humra, to jest wyjście ponad prawo, którym idą hasydzi i powiedzmy, wiecie, a bardziej religijni ludzie, tak, którzy chcą być tak super pewni, że nie zjedli tego homecu, ale ósmego dnia pokazujemy, że to jest już, że to nie jest prawo, że można jeść macę oczoną, jeśli ktoś musi i chce, może jeść, my to robiliśmy tylko po to, żeby być super pewnymi, i ósmego dnia. Tradycyjnie w moim domu jemy kulki macowe, ale ósmego dnia. Nigdy, nigdy w ciągu trwania całego święta. A Co jeszcze mogę Wam powiedzieć? Co jeszcze mam, mogę Wam powiedzieć? Różnica między jedzeniem a w domu sefardyjskim a eszkanezyjskim jest ogromna. Ponieważ Żydzi aszkenazyjscy nie jedzą nic, co jest zrobione z mąki i wody, tak, nic, co ma w składzie mąkę, nie jemy, oprócz macy, jeszcze raz podkreślam, i jeszcze nie jemy nasion, roślin strączkowych. Żydzi aszkenazyjscy nie mogą jeść czegoś, co nazywa się kitnioise, i są to rośliny strączkowe, plus ryż i kukurydza. Nie wolno nam jeść ryżu, nie wolno nam jeść kukurydzy, nie wolno nam jeść żadnej fasoli, ani nic z fasoli robione. Dlatego jedzenie na święto świętopejsach jest tak specyficzne, ma taki inny smak i tak dalej. Jeśli spojrzycie, a w składniki rzeczy, które jecie, zobaczycie, że większość ma syrop kukurydziany, który jest używany zamiast cukru. Mają różne dodatki soja i tak dalej. W świętopejsach nam tego nie wolno, dlatego nawet Coca-Cola w Stanach Zjednoczonych jest robiona zupełnie inaczej. I jest to jedyny czas, kiedy Coca-Cola jest naprawdę robiona, Pepsi tak samo. Są to napoje robione tylko z naturalnego, z naturalnym cukrem. Bo nie można tam używać a tego corn syrup, tego syropu kukurydzia, kukurydzianego. Jeśli to ma inną nazwę Polsko, to przepraszam. Ale chyba wiecie o co chodzi. To jest taki gęsty, słodki syrop, a który jest no, bardzo słodki i zastępuje cukier, bo jest dużo tańszy. I wtedy, w czasie trwania święta pejsa, wielu ludzi smakoszy, Coca-Coli, którzy nie są żydami idą do sklepów żydowskich koszernych i kupują Coca-Colę na zapas. Bo jest to Coca-Cola, która jest robiona tylko z naturalnych składników w czasie trwania tego święta, ponieważ musi spełniać właśnie te wymogi koszerności na święto pejsach. I bardzo często kucharze, którzy używają Coca-Colę w swojej kuchni do gotowania, robią ogromne zapasy tej Coca-Coli pejsachowej, tej koszernej na pejsach, żeby używać ją po prostu w swoim gotowaniu. A co jeszcze mogę wam powiedzieć? Zerknę w notatki. No, więc w domach sefardyjskich Żydów różnica między Żydami sefardyjskimi a szkenazyjskimi o, omówiona jest w bardzo dużym filmie na moim kanale, który bardzo się dobrze ogląda i myślę, że jest jednym z ciekawszych filmów, jakie zrobiłem. Więc zapraszam Was tam, tam też opowiadam właśnie o tej różnicy jedzenia w świętopejsach, i tam bardziej tłumaczę o co chodzi: dlaczego my nie jemy a, nasion roślin strączkowych i tak dalej, a Sefardyjczycy jedzą. I, I tam dowiecie się z tego mm, więcej. Już nie chcę tutaj tłumaczyć, ponieważ i tak już za długo chyba was tutaj męczę. Więc na sam koniec, jak składać życzenia na święta pejsach. I tym razem, tak jak mówiłem na, pir, na jak, jak mówię na PIRym jak na Hanuka mówiłem, że nie wolno używać słowa Hag. Nie mówi się Hak samejach w czasie Chanuka, nie mówi się Hak Samejach w czasie Pirym, tak w święto Pejsach używa się święta Hag, ponieważ jest to właśnie Hag. Jest to jedno z trzech świąt, które są Hagim, czyli Sukkojs, świec, Pejsach. W te trzy święta używa się słowa Hag i tak można powiedzieć Hag Samejach w święto Pejsach i będzie to 100% prawidłowe. Hag Pejsach Samejach jest też jak najbardziej, więc tak. To jest Hag i jak najbardziej można użyć święta, dlatego, a, dlatego mówi się w życzeniach, używając słowa Hag. Oczywiście, hasydzi, Żydzi nazyjscy raczej unikają używania języka hebrajskiego w mowie potocznej, dlatego mówimy "good yontiv" good pomiędzy tymi świątecznymi bardzo dniami, bo pierwsze dwa dni są, wiecie, nie pracujemy, wielki Szabas, później jest a, wolne, później jest Mojed. A, i, i, I nie ma takiego wielkiego święta, chociaż dalej trwa święto. To są takie dni przejściowe, które są takie pół święta, pół, pół nie, ale oczywiście wszystkie zasady pejsachowe panują. I później na ostatnie dwa dni znowu mamy takie dwa dni wielkiego szabasu, i wtedy w ciągu tych dni pomiędzy tymi szabasami mówimy good yontif. a w ogóle, żeby złożyć życzenia na święto pejsach, życzy się zawsze dobrego, koszernego święta pejsach. Tak będzie po polsku. A mówi się kuszer un freilichen pejsach. Kuszer un freilichen pejsach, można też powiedzieć, a zisen un pejsach, czyli słodkiego i koszernego święta pejsach. I wszystkim tym, którzy będą świętowali święto pejsach w tym roku, życzę, żeby wyszli z Egiptu, żeby usunęli cały homet swojego życia, żeby usunęli całą negatywność, jaka może ich otaczać, żeby mieli wspaniałe święto Pejsach, które będzie dla nich coś znaczyło. I żeby pamiętali, że maca można przełknąć i nie czuć jej smaku i wypełnia się w ten sposób mycwę. Natomiast gorzkie zioła trzeba przerzuć tak, żebyśmy poczuli gorycz tego, jak nam, Żydom, nie jest idealnie w świecie, bo nie mamy świątyni, nie mamy swojego państwa, Jesteśmy na wygnaniu nadal i nadal czekamy na Mesjasza, tak? Więc życzę Wam wszystkim wspaniałego Pejsach. Życzę Wam, żebyście dobrze się bawili. Jeśli świętujecie, świętujcie dobrze. Bądźcie zdrowi, bądźcie szczęśliwi. życzę Wam Azisen un kuszer Pejsach. Azisen un kusher Pejsach. A kuszer Pejsach, Freiliche pejsa, A gezun Pejsach. Życzę Wam, żebyście naprawdę świętowali z dużym znaczeniem tego święta, żebyście je odebrali w sposób taki bardzo, bardzo indywidualny i pamiętajcie, żeby wyjść z Egiptu, to najpierw trzeba być w tym Egipcie, a kusier Pejsach. I to tyle, co chciałem Wam powiedzieć na, na temat święta Pejsach. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. To jeszcze nie jest koniec spotkania. Odpowiem Wam na kilka pytań. Odpowiem Wam na kilka pytań i przypominam, że zaraz po tym spotkaniu przenosimy się na Zoom. A na Zoomie zobaczymy, co będzie na Zoomie. Zobaczymy, co będzie um, mm, na Zoomie. Ja bym chciał teraz a, zobaczyć, czy macie jakieś pytania do mnie. Pytania możecie pytać o świętopejsach, możecie pytać o tradycję kulturę żydowską, o prawo żydowskie. Jeśli znam odpowiedź, to wam odpowiem. Um, tutaj od razu zaznaczam, że ja nie odpowiadam na pytania związane z Państwem Izrael, z polityką a, i z tym wszystkim, co się dzieje. To nie jest moja dziedzina, to nie jest mój temat, to nie jest coś, co, co, z czym na, na jaki temat mogę się wypowiadać, bo to nie wiem, no, to nie jest moja sprawa. Um, ja nie jestem z Izraela, um, więc nie pytajcie mnie o Izrael, bo ja się na tym temacie nie znam po prostu. Nie odpowiadam także na pytania związane z moim życiem prywatnym, bo to nie jest kanał o mnie, to nie jest kanał autopromocyjny, to jest kanał o Judaizmie, tylko o Judaizmie, a nie o Eliochu. A moja osoba tu nie ma żadnego znaczenia moje życie prywatne nie jest na pokaz nie jest częścią tego kanału nie jest częścią moich social media. Um, ja na tym kanale opowiadam o judaizmie a, i nie szukam ani sławy mojej osoby ani promocji, ani lajków ani tego, żeby być rozpoznawalnym, znanym i lubianym um, ja tu jestem tylko głosem, moja osoba nie ma żadnego znaczenia zwykły, prosty Żyd bez tytułów i ja tylko opowiadam o religii więc jeśli macie pytania, to śmiało a, przypominam wam także o wspieraniu kanału nie powiedziałem wcześniej, no a przypominam was o, Wam o wspieraniu kanału. No, ten kanał może istnieć tylko dzięki wspierającym kanał. W tej chwili na, w sekcji dla wspierających jest ogromna ilość filmów: jest seks koszerny, jest a umowa małżeńska, a jest też opowieść o widzącym z Lublina, która jest kryminalną zagadką judaizmu. A... Jest też wycieczka do Mykwy dla kobiet. Jest opowieść o nieczystości kobiet raz w miesiącu. Jest opowieść o, o rabinach. A, no Jest tam 20 godzin, bite 20 godzin a, materiałów m, o tym, o, o judaizmie w języku polskim, więc zapraszam Was. Ten dostęp jest a, tylko dla wspierających, ponieważ to dzięki wspierającym ten kanał może istnieć. A co jakiś czas oczywiście filmy się pojawiają dla wszystkich na moim kanale. Jak będzie dalej, zobaczymy, zobaczymy. Na razie filmy nowe pojawiają się tylko dla wspierających. Jest to dostęp przedpremierowy. Z nadzieją, że te filmy kiedyś pojawią się dla wszystkich. Więc zachęcam Was do wspierania. Megi, dziękuję Ci bardzo za wsparcie kanału. Jak zawsze jesteś a no, wielką pomocą. a Idą święta, to... Już dzieciom buty kupiłem To teraz nie wiem Dzieciom kupimy zabawki na święta I na mace będzie dzięki Megi a, Dziękuję jeszcze raz wspierającym Bo to naprawdę dzięki wam Tylko ten kanał może istnieć No bo ja mam życie zawodowe Pracuję, mam zawód Pracuję zawodowo I jeśli robię filmy To muszę odpuścić swoje a, Swoje zajęcia zawodowe i, I niejako wiecie Zainwestować w filmy, które robię Więc, więc wspieranie kanału Pozwala mi na to, żebym odpuścił trochę mojego życia zawodowego i nagrał w tę miejsce film na temat judaizmu. Um, więc dziękuję Wam bardzo i wszyscy ci, którzy oglądają filmy, też powinni Wam dziękować, bo to dzięki Wam oglądają te filmy. To co, macie jakieś pytania? Ja chętnie odpowiem na pytania, jeśli znam, um, a jeśli znam odpowiedź. Um, Pejsach jest, jeszcze Wam powiem, Pejsach to jest takie święto bardzo żydowskie. Um, Raczej, raczej jest, to, jest, jest, jest to święto bardzo specyficzne. To jest święto, na które, wiecie, robi się duże sejdery, a duże grupy czasami świętują, a to dlatego, bo jest to święto trudne, bo jest to święto trudne przez tą. Przez tą książeczkę, przez tą książeczkę przebrnąć nie zawsze jest łatwo, nie każdy potrafi czytać szybko w języku hebrajskim, nie każdy zna melodię piosenek, tak, no dlatego się idzie zazwyczaj, wiecie, rodziny religijne, nazwijmy to, zapraszają wszystkich, którzy chcą uczestniczyć w sederze, a wszystkich Żydów, którzy są niereligijni, zbieramy i zapraszamy ich na seder, żeby mogli poczuć to, tak, no bo jak ktoś jest niereligijny, no to wiecie, nie ukrywajmy tego, że, że nie będzie czytał biegle po języku hebrajskim, nie będzie znał wszystkich tradycji, no i przebrnąć przez to nie będzie łatwo, nie będzie łatwo. Dlatego jeśli ktoś jest Żydem niereligijnym, to niech sobie nim będzie, ma do tego pełne prawo, nikt nie ma prawa a, zmuszać go do bycia religijnym, to jest sprawa między nim a Bogiem, a, no ale powinien próbować dostać się gdzieś na Sejder i zapewniam was, a że, że jeśli jesteście Żydami a nie macie za dużo wspólnego z religią a chcecie wziąć udział w takiej kolacji to absolutnie każdy was zaprosi a każdy religijny dom was zaprosi więc nie widzę problemu nie widzę problemu, do mnie też jeśli ktoś chce przyjść, warucha wyślijcie e-mail będziemy się dogadywać to co, jakieś jakieś, um, jakieś pytania czy idziemy już na zoom i kończymy to spotkanie na youtube Magda widzę co jakiś czas, uh, a daje, daje linka do Zoom. Mm, Jakow Itzhak Martin. Jakow, do you want me to give you an answer in English or you want a Polish? Bo Jakow uh, Itzhak, on jest, um, nie jest, nie jest Polakiem. Ale pisze po polsku. Okej, okay, to ci powiem po polsku, to wszyscy zrozumieją. Więc jak przestrzegać święto Pejsach w rodzinie mieszanej, kiedy są Żydzi aszkenazyjscy i sefardyjscy? Pytanie fenomenalne, a więc istnieje zasada taka, że pan domu ustala zasady. Jeśli żona jest Żydówką aszkenazyjską, a pan domu jest a, Żydem sefardyjskim, to w momencie ślubu ona przejmuje jego tradycję. Więc w momencie a, ślubu kobieta zaczyna żyć według, według zasad a prawa, hmm, według, według tradycji aszkenazyjskiej, sefardyjskiej, tak? I teraz, jeśli ja, żyd aszkenazyjski, idę do domu sefardyjskiego, no to jak tam jeść, nie? Bo tam podają często bardzo zupę fasolową na świętopejsach, a my nie jemy fasoli, jak słuchaliście. A więc jak to zrobić? No po prostu idziesz i nie jesz zupy fasolowej i osoba, która urządza ten, organizuje tą kolację sejderową, powinna wiedzieć, kto jest jakiej tradycji i mu nie podawać tej zupy. A, no ale to wiecie, to nie jest sytuacja taka, że ktoś się pogniewa, nie? No to są, wiecie, dla nas to są rzeczy, dla, dla nas, dla, dla religijnych Żydów, są to rzeczy, sprawy życia i śmierci, więc wiecie, nie chcę, żeby ktoś mi zabił zupę fasolową, tak? A, natomiast jest pewna zasada. Jest pewna zasada. Hmm. Jeśli idziesz na przykład na sejder do Wielkiego Rabina, tak? A, no to powinieneś jednak robić to, co Wielki Rabin, bo twoje zasady nie są ważniejsze od człowieka, który siedzi całe życie i studiuje Tojra. Tojra jest najważniejsza. Ten człowiek reprezentuje sobą mądrość Tojra, więc powinieneś wtedy odpuścić swoje pewne zasady i, i w jego domu szanować jego, jego tradycję. Żeby nie było tak, że wiecie, a ktoś poda, w sefardyjskim domu ktoś poda zupę z fasoli, wielki rabin je zupę z fasoli, a wy nie jecie. Starasz mi się powiedzieć, że co? Że wiesz lepiej? No nie, raczej powinieneś brać przykład z wielkiego rabina. Imiona, imion nazwiskowski, a jakiś anonim. A pyta, czy są jakieś historyczne dowody eksodusu. A słuchaj, ja nie jestem historykiem, wiesz, ja jestem prostym Żydem, a, który na historii bardzo słabo się zna, a więc o takie rzeczy musisz pytać historyków i badaczy. A, dla mnie to nie ma żadnego znaczenia, czy tam są jakieś a, historyczne dowody, czy nie, bo nie na tym polega Tojra, tak? Tojra to jest a, opowieść, ludzkim językiem wytłumaczenie prawa żydowskiego, a nie zapis historyczny czy książka geograficzna. Hmm. A pan Aram Maram pyta, czy jest coś specjalnego, co robicie z tymi roślinami po Pejsach, poza dżemem z cytronu, czy idą do kosza po prostu? A pomyliłeś święta. Te, te rośliny to jest na świętosukajs, a nie na święto Pejsach. A. Um... Matieus pytał, cztery kubki wina, które trzeba wypić w czasie święta, w czasie kolacji sejderowej. Czy są rozcieńczone wodą, czy o pełnej swojej mocy? Nie no, słuchaj, szanujący się Żyd, pije cztery kubki wina nie rozcieńcza tego wodą, nie rozcięcza się wodą. Są, wiesz, możesz rozcieńczyć sokiem z, z, z winogron, można troszeczkę tam wodą rozcieńczyć, ale nie pije się, pije się wino, pije się wino. Filip pyta mnie, czy tylko Żydzi są zaproszeni do mnie. Filip, słuchaj. Jeśli chcesz przyjść do mnie do Se na Sejder, nie ma problemu. Przychodź do mnie na Sejder, pisz do mnie e-mail, możesz przyjść do mnie na Sejder. Nawet jak nie jesteś Żydem. A Tadeusz M. mówi: Jeśli możesz, to przetłumacz tą książeczkę na polski. Chodzi o Hagudę? Słuchaj, ja nie jestem na tyle mądrym Żydem, żeby zajmować się tłumaczeniami. Tłumaczeniami powinni zajmować się specjaliści, ludzie, którzy się na tym znają, a nie tam taki prosty chłopak, wiesz, jak ja, nie? Przeprzeceniasz moje, moje możliwości, nie? Ja za tłumaczenie czegokolwiek nie mogę się brać, wiesz? Ja mogę przetłumaczyć werset jeden Stoira, tak? Czy jakiś mały fragment, ale nie, żeby całą Hagudę tłumaczyć, to... To jest, wiesz, to wyższa szkoła, nie? To wyższa szkoła, bo tłumaczenie rządzi się swoimi zasadami, są pewne prawa, które się stosuje w czasie tłumaczenia. Nie, ja jestem za cienki w uszach na takie rzeczy. A, jeszcze Piotr, tutaj Piotr Peter pyta, o co chodzi z łyżką drewnianą i piórem. Okej, okay, bo nie powiedziałem w mojej opowieści. Więc kiedy chodzimy, szukamy ze świeczką czy z latarkami dzieci tych dziesięciu kawałków chleba, które schowała żona pani domu, to tym piórem zamiatamy na drewnianą łyżkę i później to palimy wszystko razem z tym chlebem na drugi dzień. Co tu jeszcze mamy? A Lam zadaje dobre pytanie. Czy dzieci też piją winą? A jeśli nie, to co piją? A więc... Ym... Dzieci mogą pić wino, oczywiście, że mogą, to jest ich święto. A więc, jeśli dzieci chcą, u mnie w domu, jeśli dzieci chcą, piją wino. Moje dzieci nie piją wina, one nie lubią wina. A w tym roku kupiłem im takie słodkie wino, żeby chociaż jeden kubek wypiły. Chociaż najstarsze dzieci, żeby wypiły a jeden kubek, tak? Ale dzieci, w prawie, w prawie żydowskim, sok z winogron, taki stuprocentowy sok z winogron, ma status wina. Więc, jak ktoś nie pije alkoholu, to pije sok z winogron, i to jest absolutnie tak samo to samo co picie wina. Także zasada jest taka, że te cztery kubki, które pijemy, to powinno być wino, które nam smakuje. To nie może być, wiesz, jakiś tam, um, jak, jakieś tam, wiesz, wino, które, które nam nie smakuje, które jest niedobre. Um, więc pije się wino, które nam smakuje. Um, więc, jeśli ktoś nie lubi wina, może pić sok z winogron, nie ma żadnego problemu. Procenty nie determinują w prawie żydowskim, czy to jest wino, czy nie. Jeśli to jest w 100% zrobione z winogron, to jest to wino w prawie żydowskim. Jeszcze jakieś pytania macie? Przesiadamy się na Zoom? Te cztery, um, w ogóle te cztery, te cztery a, kubki wina, tak, um, one, one symbolizują cztery wspomnienia o, o, jak to przetłumaczyć na polski teraz, takie cztery wspomnienia, wspomnienia, cztery różne rodzaje wspomnienia o uwolnieniu nas a, z Egiptu, tak, przez Boga, gdzie Bóg mówi, że, hmm, trudno z tłumaczeniem, gdzie wydobędę was z Egiptu, wybawię was z, Egipku, z Egiptu, odkupię was z Egiptu i tak, jakby wezmę was, zabiorę was z Egiptu. Są to cztery wspomnienia o, o, o właśnie wyjściu z Egiptu, które obiecuje nam Bóg. Dlatego pijemy cztery kubki wina. A jeszcze jeszcze jest jeden dodatkowy kubek wina. Piąty na, na, w czasie Sejderu, w czasie tej kolacji, jest to kubek dla a, proroka Eliochu. Dla Eliochu Hanuwi stawia się kubek specjalny, znaczy kubek w tym wypadku dla Eliochu Hanuwi, stawia się kielich na wino i tam się leje to wino. Dzieci idą otworzyć drzwi wejściowe do domu, żeby wpuścić Eliochu Hanuwi, i dzieci zawsze sprawdzają, czy trochę upił, czy nie upił tego wina. A To jest też taka tradycja, jeszcze jest w czasie Sejder oczywiście tradycja um, chowania afikomen, czyli kawałka macy, pewnego specjalnego kawałka macy. Chowa się ten kawałek macy gdzieś w domu, i dzieci szukają po kolacji ten kawałek macy, i ten, kto znajdzie, dostaje, a, dostaje nagrodę. I nie można skończyć naszego, naszej kolacji sejderowej bez tego kawałka macy, więc ten kawałek macy musi się odnaleźć. Musimy, musimy wiedzieć, gdzie go schowaliśmy. A, no i dzieci, te, które znajdą, dostają nagrodę absolutnie taką, jaką chcą. Więc często są to duże nagrody. Giuseppe Puccini mówi, skąd kobieta zna tradycje rodzinne męża dotyczące kobiet. Mąż może wszystkiego nie, nie znać. Czy tak to? Pyta się teściowa. no zazwyczaj tak jest, wiesz? Jak mąż ma siostrę teściową, a inne kobiety, wiesz, które są w rodzinie, to z nimi żona pyta się, jeśli mąż jej nie powiedział, jakie tam tradycje mają, a w domu, wiesz. No ale te takie podstawowe tradycje Żydów a, sefardyjskich i aszkenazyjskich są znane, więc. Więc z tym nie ma największego problemu. Ale takie drobne oczywiście, może zapytać teściową. A tutaj jest Ola Nowata. Sorki, jeśli to komiczne pytanie. Jestem profesjonalną baloniarą. Dlatego ciekawi mnie, czy Żydzi używają balony na swoje święta, jako dekoracje. Na przykład w weselach, albo urodziny, albo religijne święta. A wiesz co, Ola, ci powiem? A ja wiem, czy to jest komiczne pytanie. No nie jest komiczne pytanie. A na, na ślubach nie, na ślubach nie. Balonów nie ma. A za to urodziny czemu nie? Na urodziny ja dzieciom kupuję, bo moje dzieci uwielbiają te balony, tak, a te z helem i tak dalej. Więc, więc, ta, na urodziny się kupuje normalnie balony, na jakieś tam inne uroczystości, um, natomiast na jakieś takie, wiesz, takie stricte świąt, święta religijne, no raczej nie, na ślub też nie. Na urodziny czemu, czemu nie, nie ma problemu, ale religijne święta nie, nie, nie. Paulina Szumowska pyta, jakie inne święto jest dla Was równie ważne, tak jak Pejsach? A Ta hierarchia świąt żydowskich jest trochę skomplikowana. No, na pewno, wiesz, są trzy święta, które są absolutnie tak samo ważne, z tym, że z tych trzech Pejsach jest najważniejszy. A są to Pejsach, Siawołajs i Sukois. To są trzy święta, które są tak samo ważne jak Pejsach, ale Pejsach jednak trochę uh, takes the lead, nie? Bierze taką górę nad nimi, troszeczkę, bo no jest to ważne święto i trwa długo. Co jeszcze mamy? Wojciech Szymczak pyka, pyta, czy, czy kubki na wino według prawa żydowskiego mają określoną pojemność. A no jak najbardziej, żeby wypełnić mycwę, trzeba wypić minimum, tak? A minimum to jest REWI, taka starożytna miara objętości płynu. I według dzisiejszych obliczeń to jest około 112 ml, 115 ml, więc to jest minimum. To jest tyle, ile mieści się w jednym policzku płynu. Także z macą mamy specjalną miarę. Ile macy trzeba zjeść, żeby wypełnić swoją mytwę? Trzeba zjeść kazais. Kazais to jest też taka miara, starożytna miara objętości. A połowy jajka. Połowy jajka to jest tyle, ile połowa jajka, ale dla pewności jemy tyle, co jedno jajko, tylko nie wielkość. Tak? Trzeba sobie wyobrazić, że zmieliłeś tą macę i jeśli ją złożysz razem, to ona ma objętość jajka. Tyle trzeba tej macy zjeść. A nikodem pyta o ten kubek z, z tego piątego kubka, a o, o wino z piątego kubka, który się stawia dla Eliachu Hanowi. Nie, tego wina się nie pije, tego nikt nie pije. To jest dla Eliachu hanowi i on tylko może wypić, tak? A my nie pijemy z tego. Jakub Dębiński pyta mnie, co myślę o planie odbudowy świątyni. Jakub, nic nie wiem o planach odbudowy świątyni, muszę sprawdzić e-mail i specjalną aplikację, czy tam wiesz, z, z tego z centrali mi czegoś nie wysłali. O czym nie wiem, ale jeszcze o niczym nie wiem. Centrala nie informowała o niczym, o żadnych planach. Agite Włoch, Dawid! Agite Włoch, Dawid Sośnicki! te Włoch! Pan Aram Maram pyta po raz kolejny, co się dzieje z roślinami po, po sukois, tak? czyli z czterema, um, a z tymi czterema gatunkami, które mamy w święto wziąć, czyli Esrok, a Lulaw, Hadasim i Aravos, tak? to jest w święcie Sukhojs, nie w święto Pejsach. A w święto sukois mamy je wziąć w rękę, musimy je potrząchać w odpowiedni sposób, w odpowiednie strony i tak dalej. O tym opowiadam w filmach o święcie sukois, więc co się z nimi robi? Nic się z nimi nie robi. Te, one po prostu trafiają do torby, schną sobie tam i palimy je po święcie pejsach. Dokładnie mówiąc 33 dnia po święcie Pejsach, kiedy to mamy wielką imprezę, czyli Lagba Oimer. A wtedy wrzucamy do ognia te, te suche już rośliny po święcie Sukois. Natomiast z tego cytrona, z tego esrogu, z tej drogiej cytryny, robi się nalewki. Ja robię nalewkę, ja robię dżem. A chociaż teraz dżem wyrzuciliśmy niedawno przy takim sprzątaniu, już przed pejsachowym, bo się okazało, że jeden ze słoiczków zapleśniał w środku. Nie wiem, chyba troszkę za dużo wody było um, w, tym, w tym dżemie, za mało odparowałem, i dlatego on po kilku miesiącach spleśniał. Bo tak, ten dżem mamyż, stoi przez rok, nie ma żadnego problemu. O, Duwit napisał, że razem z Homec palicie? Nie, u nas nie, Duwit. Ale być może, no, być może niektórzy palą razem z Homec. U nas się pali na Lagboymer, wiesz? A Giuseppe Puccini pyta, Jaku Hanowi? To jest prorok Eliasz. Tak, tak, tak. A Marcin He, w jaki sposób wyznacza się datę święta Pejsach? Czy jest to data stała czy ruchoma? W judaizmie nie ma świąt ruchomych. W judaizmie wszystkie święta są stałe. A wyznacza się ją no, normalnie: no, 15 dnia miesiąca Nisan, każdego roku do końca świata, mamy święto a jaki rozmiar Gartla noszą Hasydzi dynastii gór? W dynastii gór albo Ger inaczej, a nie ma. Um, nie ma Minhagu. A, z szczególnego gartla. Nie masz tego a, minhagu szczególnego gartla. Jedni noszą 16, inni 8. A, to zależy też, czy ktoś ma żonę już, czy nie ma żony. Tu są takie no, różne, różne, a, różne elementy. Taki Minhak hamakomiec, taki w społeczności bardzo często. Ale też to nie jest jakoś mocno określone minhagowo w dynastii gór. Za to jak nie ma żony, to tam jest pewne określenie, jaki gartel się nosi. Ja wiem, że większość z Was teraz nie wie, o czym ja mówię, ale osoba, która zadała te pytanie, pewnie wie o czym mówię. Okej, okay. Emilia Olga, tutaj zdajemy pytanie. Rozumiem, że aszkenazyjczycy as 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 nie jedzą na przykład ryżu w pejsach, ale Sefardyjczycy tak. Czy jeżeli ktoś złamie te zasady i zje. W domu drugiej grupy to będzie to traktowane jako grzech. Więc jeszcze raz, w judaizmie grzech to nie nazywa się grzech. Ja czasami używam słowa grzech, no bo Wy znacie to słowo bardzo, dużo bardziej niż na przykład to wiecie, te takie wykroczenia i tak dalej. Więc absolutnie tak, masz rację, zjedzenie ryżu w domu u sefardyjczyka, jeśli jesteś aszkenazyjczykiem, jest, jest wykroczeniem. No nie wolno tego robić, to jest wiesz, zakaz, derabanan, i nie wolno tego robić, chyba, że jest to sejder i jesz w domu wielkiego rabina, który daje ci ryż i mówi do ciebie, Eliochu, here, to jest ryż i masz go zjeść. No i co, Eliochu, prosty Żyd bez tytułu, co powie wielkiemu rabinowi, no, 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 rebe, ja nie jem, ja u nas się nie je. Nie, jesz, bo ci wielki rabin dał. Matthews mówi o dżemie ze Sroga. Matthews, Matthews mówi, że chętnie by takiego dżemu spróbował. No jest specyficzny, wiesz, jest bardzo specyficzny. Nie da się absolutnie do niczego porównać smaku Sroga. On ma taki taki gorzki smak, on ma gorzki smak, ale wyczuwa się w tej goryczy troszkę cytryny, troszkę grejpfruta, no i ma ten taki pewien specyficzny smak. Ma ten specyficzny smak. A Lam pyta, skoro nikt nie pije wina z Piątego Kielicha, to co się z nim a, robi z tym winem po pejsach? Wylewa się z powrotem do butelki? Nie no, wylewa się do zlewu. Wiesz, jak chcesz, to po pejsach możesz z takiej, wiesz, się zakraść i wypić sobie to wino. Nie ma problemu. A Filip pyta, czy można samemu w, piec, w domu piec macę i czy odcina się od niej hale. Okej, okay. po pierwsze nie można piec macy w domu na świętopejsach, jest to niemożliwe. Ponieważ żeby upiec macę na świętopejsach trzeba spełnić a, bardzo dużo zasad i praw i jest to praktycznie niemożliwe w domu. Po pierwsze trzeba mieć specjalną mąkę, to nie jest biała mąka, to jest mąka taka wiecie whole wheat. nie wiem jak to się nazywa po polsku. A, taka, taka trochę ona jest brązowa ta mąka na mace Okej, okay, zdobędzie ktoś mąkę, po drugie Woda, którą się, z którą się robi macę na pejsach To nie jest woda z kranu To musi być woda naturalna Musi być woda ze źródła Musi być to woda źródlana i nie z butelki Musi być nabrana ze źródła um, I ta woda musi odstać w pewien odpowiedni sposób Pewien czas to nie może być woda przyniesiona ze źródła i zmieszana z mąką. I po, po następna sprawa, e, trzeba wiedzieć jak piec macę, trzeba wiedzieć jaką grubość macę, trzeba wiedzieć jakie proporcje wody do mąki, nie można zgadywać. E, trzeba, trzeba mieć kamień, na którym pieczesz macę, albo piec, w którym można no, tą macę upiec, bo na metalu nie da się upiec, musi to być, a, musi to być kamienne. Coś, żeby, żeby ta maca się upiekła, maca musi, mieć, musi być podziurkowana, maca musi, nie może mieć bombli bomble na mace od razu ją likwidują, to jest chomec, bo urosła, tak? A więc, mm, więc tak to wygląda, więc nie absolutnie nie ma takiej możliwości, żeby ktoś w domu macę sam upiekł. Taką wiecie, macę po, po święcie pejsach, która nie jest koszerna na święto pejsach, to baruchasz się, każdy sobie może upiec. Mieszasz wodę z mąką, robisz placek, wrzucasz do pieca i masz macę, nie? Ale na świętopejsach nie ma takiej możliwości. A uh, Joel Paul pytanie do przyjścia Mesjasza odnośnie do obchodzenia święta Pejsach? A nie wiadomo, nie wiadomo. Może będziemy mieli święto Pejsach? Pytanie, czy jak przyjdzie Mesjasz, to będziemy składać korban Pejsach? Będziemy chyba, tak. O, jeszcze tutaj Filip pyta, czy się odrywa hala od, 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 od ciasta. Absolutnie od każdego ciasta się odrywa hala, wiesz, Filip? Jeśli robi się taką wielką ilość, to tak, ale robiąc... Okej, okej, okay, okay. czasami nie odrywa się hala, a, bo, bo, <laughs> bo robi się to w mniejszych ilościach, nie? A, bo wiesz, żeby oderwać hala, to trzeba zrobić naprawdę dużą ilość tego ciasta. Dobra, słuchajcie. Będziemy kończyli tego live'a, który trwał ponad dwie godziny. A, więc jeszcze raz życzę wszystkim um, celebrującym Święto Pesach, Wszystkim Żydom życzę um, Azisen und Kusher Paysach, Freilichen pejsach, pejsach. Um, Życzę wszystkim wspaniałego Święta Pejsach, żeby miało dużo znaczenia, a żebyście naprawdę przeżyli fajnie to święto Pejsach z fajnym jedzeniem, z fajnymi ludźmi w koło. Święto Pejsach jest super. Jest to moje ulubione święto, chociaż jest to święto, które przeraża, przeraża Żydów. Um, wpadnijcie na Zoom, zaraz zaczynamy Zoom. Tam bardziej porozmawiamy o pewnych rzeczach, a tam więcej odpowiem na Wasze pytania. Um, tam wam może pokażę więcej rzeczy, i kto wie, może dzisiaj pewna niespodzianka wjedzie na Zoom. No ale to zobaczymy, zobaczymy co i jak będzie dzisiaj na Zoomie. Dziękuję wam wszystkim, że byliście tutaj ze mną, że oglądaliście mój live, że chcieliście um, porozmawiać, na, czy, czy chcieliście popytać, chcieliście się dowiedzieć na temat, a, na temat święta Pejsa. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt. Dziękuję wszystkim wspierającym. I namawiam wszystkich jeszcze raz do wspierania kanału, bo tylko dzięki wspierającym ten kanał może istnieć. W sekcji dla wspierających jest 20 albo więcej godzin materiałów a na temat przeróżny, na temat koszernego seksu. Odcinek, który ludzie mi piszą, że jest absolutnie fenomenalny. A jest odcinek o, o, o umowie małżeńskiej, jest, umo, jest odcinek o rozwodach w judaizmie, jest odcinek o widzącym z Lublina, jest odcinek a, o koszerności, jest odcinek o judaizmie w, w, w takim w pigułce, jest odcinek o rabinach. Są, no, są naprawdę, myślę, fajne odcinki, w które ja włożyłem bardzo dużo serca i które chciałem nagrać i opowiedzieć w taki sposób żeby dawały wam przyjemność, żeby pokazywały wam judaizm z pierwszej ręki, bo pamiętajcie, jest bardzo łatwo naciąć się na bzdury o judaizmie. Wystarczy posłuchać tych wszystkich bzdur o czerwonych jałówkach, które się pojawiają, wystarczy posłuchać tych wszystkich bzdur o końcach świata, jakie się teraz pojawiają, wystarczy posłuchać albo hazwę szulem, kupić książkę idiotów, którzy nie mają pojęcia o judaizmie, a będą pisali i opowiadali o judaizmie dla ludzi no, miejcie litość, miejcie litość, a więc, więc trzymajcie się z daleka od czerwonych flag, trzymajcie się z daleka od czerwonych flag, ja nie znam odpowiedzi na każde pytanie, ale staram się opowiadać o judaizmie w taki sposób, żeby Was zainteresować, zaciekawić i odpowiedzieć na, na, na Wasze pytania, jeśli odpowiedź znam i chciałbym Wam przedstawić przedstawić judaizm z pierwszej ręki, bez napięki, trochę z humorem, z uśmiechem, i jeszcze raz życzę Wam wszystkim Żydom, którzy świętują, a Freilichen pejsach, a und kusiar w pejsach, a wszystkim tym, którzy nie świętują, życzę, żeby mieli fantastyczny weekend, pełen słońca, pełen uśmiechu, pełen rodziny. Spędźcie czas z rodziną, idźcie na wycieczkę, bawcie się dobrze, ale mądrze. Więc życzę absolutnie wszystkim, żeby mieli fenomenalny czas, czy świętują, czy nie. Fajnie, że byliście tu ze mną. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie i dziękuję Wam, że chcecie słuchać o judaizmie ode mnie. Ja nazywam się Eliachu Joicef, jestem zwykłym, prostym Żydem, bez tytułów, a, no, który po prostu chce Wam opowiedzieć o religii, który nie szuka żadnej tam sławy i tak dalej. Chce Wam tylko opowiadać o religii i cieszę się, że mam takich fajnych widzów jak Wy. Trzymajcie się i pamiętajcie, teraz już wiesz. Czym jest święto pejzach? Lachaim.